Hej, hej, witam Was serdecznie moi drodzy w czytaniu na kolejny tydzień od 6 do 12 listopada 2023 roku. Wszystkie znaki Zodiaku. A zatem ruszamy do dzieła, do boju, baranku, baranku, co u ciebie w nadchodzącym tygodniu. Karty były potasowane, leciutko je doenergetyzuję dla ciebie, dobrze? Baranek, tarot tygodniowy od 6 do 12 listopada. Zobaczymy, w jakiej energii będziesz funkcjonować Twoja przestrzeń możliwości i szans, albo i domknięcia tego dopływu szans. Zobaczymy, jak to się odsłoni. No i rzeczywiście, mało kreatywnie. Tutaj może być problem taki. Są swoją kobiecością, drogie kobiety, bo cesarzowa w odwrocie. Mówi, czuję się taka przeciążona. Obowiązkami. Albo dosłownie. Tym ciężarem bądź ciążą. Bo tu rzeczywiście jest pokazana kobieta ciężarna, ale to wiecie. To jest ukryty potencjał. Potencjał, który masz w środku, i tu już niezależnie od płci, tak? To jest energia. Właśnie nie mogę tutaj rozwinąć skrzydeł. Muszę. Skoncentrować się na swoim zdrowiu, być może na odkryciu swoich talentów, wyjściu do świata z takim większym rozmachem. Ta odwrócona cesarzowa to jest przestrzeń, która dla kobiet też pokazuje taki trochę spadek siły Witalnych. Prawda jest taka, że tutaj na jesieni y, to nic dziwnego. Teraz ta deszczowa aura, takie troszeczkę mono, monotonne dni wydawać się mogą. I tu rzeczywiście jest takie właśnie prze, przejęcie tej y, energii, y, takiego trochę rozleniwienia, bo to jest taka energia rozleniwiona. Cesarzowa w odwrocie, ona y, nie kreuje. Ona jakby stoi w miejscu. To jest energia taka stagnacyjna. Czyli o co tutaj może chodzić w tym tygodniu. Ja oczywiście zaraz tutaj dociągnę karty, że trzeba tutaj chronić to, co najcenniejsze. Jakoś tak bronić swojego zdania, swojego dziecka, dbać o swój status społeczny. To jest energia, która mówi mm, o jakiejś takiej nagości, ale bo. Widać, nie? nie widać tę nagość, widzicie. No ale cóż z tego? Nagość odnosi się do możliwości rodzenia, dawania życia. Tu nie rodzimy. A więc jest taka, taka jałowizna w tym tygodniu taka jałowa gleba. Tak możecie się czuć w tym tygodniu, że brakuje wam miejsca. Tak jakby temu dziecku w łonie. Też brakowało miejsca, bo ono zaczyna się rozpychać, chce się narodzić, a nie może jeszcze, bo nie czas. Taka stagnacyjna energia, też w sferze materii, nie? Przed czym ta karta przestrzega? Przed taką, przed fałszywymi założeniami, albo przed tą zdradziecką kobietą, konkretnie może być, wprost, bo ona bywa właśnie kochanką, utrzymanką tą drugą, tak. Więc pewnie dla jakiejś części baranków o to tutaj też może chodzić. W każdym razie ta odwrócona cesarzowa, ona tutaj chce Wam powiedzieć, że między Tobą a kimś w tym tygodniu nie ma takiej zgodności dążeń. I to dotyczy domu, bezpieczeństwa materialnego. Więc tu jest taki też zaburzony stosunek mężczyzny do kobiety, więc może być jakiś konflikt. W każdym razie ta energia tutaj yy, właśnie yy, też coś próbuje zanegować. Może trzeba zrezygnować yy, z czego? Z poświęcania się na rzecz innych, bo tu często ta kobieta się poświęca też i ona zapomina właśnie o swojej kobiecości, o swoim powabie, uroku, i tu potrzeba. Trochę takiego zdrowego egoizmu, hedonizmu, żeby sobie dać więcej ciepła i miłości. Takie jest tu nawołanie. Wiele wątków tu zostało odkrytych. W takiej przestrzeni jesteście, dość stagnacyjnej, jakby nie było. I teraz zobaczymy, jaki będzie kierunek tej energii, jak ona tak tu się wtłoczy w ten wasz tor przeszkód, bo tu widać bieg z przeszkodami, a właściwie nie bieg, tylko trochę takie stanie w miejscu. Zobaczymy, kierunek tej energii w tym tygodniu dla baranków to jest znowu zastojowość, choć bywa taki nagły zryw, taka praca zrywami, że nagle coś wyskoczy, może w tej stagnacji na przykład być taka informacja, tak jak co nagle to podjable o jakimś wyjeździe służbowym i trzeba szybko i, i wtedy mówisz żono, paku i walizki, nie? Bo to już nie ma czasu, bo tu już po prostu tak jak ten kot na gorącym dachu się siedzi. Bo to jest taka energia też wielowymiarowa, że albo stagnacja totalnie nic, milczenie, blokada, nie przychodzą wiadomości od osoby, nie? Od której byśmy oczekiwali tej informacji, takie zamknięte usta, nic tu się nie dzieje, albo wręcz przeciwnie, jest taki nagły zryw i tak jak mówię, pakuj walizki, jadę, nie? Na tej zasadzie właśnie jest taka niecierpliwość, popędliwość przeplatana stagnacyjnością. Bardzo energia taka niezrównoważona. Widać, że tu może być dużo nieporozumień w domu, też na tle pieniędzy albo czyjegoś skąpstwa, trudno powiedzieć. Ale nie, ma, nie można przekonać tutaj właśnie tego oponenta, nie? Tutaj akurat mamy partnerkę, ale to tak wygląda, że mimo wszystko to tempo życia w tym tygodniu, ono jednak jest zwolnione, mimo wszystko. Takie bierne wyczekiwanie na zmiany widzę i sporo takiego krytykanstwa, nie? Także to utrudnia wzajemne zrozumienie między ludźmi, to z całą pewnością. Zobaczymy wobec tego, co tutaj jest taką największą blokadą w tym tygodniu dla Was. Największa taka blokada dla, w tym tygodniu, bo widać, że jest ta zastojowość. No, skoro tutaj trzeba się pojednać, Wyciągnąć do kogoś rękę, to właśnie tu widać, że prawdopodobnie tego nie ma, bo w blokadzie mamy brak akceptacji. Brak akceptacji, a co jest? Nie możemy się właśnie tutaj pogodzić z czymś, z jakąś nową sytuacją, zaakceptować na przykład nowy sposób życia, że trzeba zmienić warunki, tak? Bo ta energia was tutaj przygotowuje do wejścia na wyższy poziom świadomości, a właściwie odzyskania spokoju. Co jest w blokadzie? W blokadzie myślę yy, brak wiary w siebie. Tutaj jest zaburzone poczucie własnej wartości bądź godności. Albo brakuje po prostu na ten czas nowej wizji, nie? Ale ta nowa wizja ma być dostosowana do nowego sposobu życia w ogóle. Więc to pod rozwagę. Bądź jeszcze trzeba się tu z kimś pojednać, bo jesteście w konflikcie. Yy, dobrze. Na czym się skoncentrować w tym tygodniu? Rada poproszę dla baranków. Maksymalna koncentracja na czym? No, na tym bałaganie, który tu został poczyniony, trzeba będzie posprzątać. Co posprzątać? Właściwie to wyjść poza schematy, spróbować właśnie zadziałać niekonwencjonalnie. Albo dokładnie w tym całym ba bałaganie, radę macie taką, żeby odpocząć, co by tutaj pasowało, bo jest taka stagnacja, jest tu potrzeba odpoczynku, nic nie robienia. Natomiast uwaga przed tym światem wirtualnym, bo tutaj właśnie też. Może być niebezpieczne takie życie w świecie wirtualnym, i to wtedy jest za duży bałagan, i trzeba z tego świata wirtualnego do rzeczywistości przechodzić. Nie? Uporządkowanie bałaganu to tak naprawdę jest kwestia odpoczynku i kwestia uporządkowania takiej swojej przestrzeni mentalnej. Takie tutaj odnoszę wrażenie. Dziękuję, barankom. Taki ten tydzień najprawdopodobniej będzie, bo takie są potencjały. Sprawdzamy teraz byczki. Przetasujemy dla byków. Byki w tygodniu od 6 do 12 listopada 2023 roku zobaczymy dominującą energię tego tygodnia dla Was. W jakiej energii będziecie, przesunięć czasowych. Bo tu jest próba z jednej strony zakończenia czegoś, finalizowania, ale problem jest nierozwiązany, zwłaszcza jakiś urzędowy, bądź też chęć bądź konieczność oczywiście może też być, rozpoczynania projektów nowych, na przykład chęć tutaj podejścia, tak? Do, do napisania jakiejś pracy dyplomowej, coś takiego. Yy, mamy ochotę na podjęcie nowej aktywności zawodowej, na nowości. Tyle tylko, że właśnie tutaj jest jakiś problem nierozwiązany i to jest energia bardziej finalizująca coś niż rozpoczynająca. Zwykle, to jest, zwykle ta energia sugeruje opóźnienia wszelkiego rodzaju, że trzeba jeszcze poczekać, że to jeszcze nie ten czas, że być może trzeba tutaj. Yy, jeszcze nie podpisywać jakiejś umowy, bo to jest takie powstrzymanie akcji. To jest takie, nie podpisuję jeszcze, bo coś, umowa jest niejasna, nieklarowna. Muszę tak zwany ten drobny druk czytać. Lepiej się wczytać w szczegóły, bo zawsze tutaj liczą się szczegóły. One nie mogą być pominięte. To jest taka energia, właśnie detali, które trzeba wziąć pod uwagę. No bo wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i ten tydzień może wam to pokazać, że. Coś możecie pominąć, nie? Jakiś taki właśnie szczegół, ale tu, to jest na piśmie. To są słowa, mówione, pisane w formie umów, kontraktów i tak Byki tutaj mają taką energię, powiedziałabym, mało kreatywną, tak czy siak, bo ta przestrzeń, ona tutaj pokazuje, tak jakbyśmy powstrzymali oddech, to jest energia powietrza. Z czego by wynikało, że właśnie musimy czekać na decyzje. Jakieś ważne decyzje, nie? Tu są decyzje prawno-sądowe, urzędowe, medyczne, różne. Czekamy na przykład na wyniki czego? Badań lekarskich, o ile były zrobione. Może się tutaj jakiś termin właśnie przysunąć, coś, coś się odwleka. Generalnie, już tak reasumując. To jest taka energia, która przestrzega. W tej chwili nie wprowadzaj nowych pomysłów w życie, bo nie masz potencjału na to, żeby to przepchnąć. Może być tu konflikt w miejscu pracy, może być taka energia dystansu relacyjnego najogólniej. I... Mm, czy negocjacje mogą być zerwane, niedokończone, albo właśnie mamy opóźnienia w realizacji tego projektu, na który macie ochotę, no i trzeba tutaj w ogóle uważać na ten język, nie? Pisany, mówiony, co mówimy, co piszemy, czy wszystko właśnie jest klarowne, bo tu łatwo jest o no, nieporozumienie po prostu. Przestroga jest też, żeby właśnie nie robić jakichś poważnych inwestycji w tym tygodniu, nie robić poważnych zakupów, poważnych, to znaczy na dużą kwotę pieniędzy, nie? Dobrze, ukierunkowanie tej energii. Konkretny kierunek jaki ta energia przyjmie w tym tygodniu, moi drodzy. No właśnie, stagnacja, taka pułapka, taka sieć, nie? Tu jest zatrzymanie, tu się też problem nierozwiązany, tu się nie mogę ruszyć. No bo ta ósemka mieczy, to tak mówi, tu jest też taki problem intelektualny, bo się nie dogadujemy z ludźmi. Bo mamy taką różnicę też w poziomie intelektualnym bądź światopoglądzie, a tu jest cała sieć takich zależności, które nas tu wiążą, jakoś nas powstrzymują. Więc ta energia ósemki mieczy jest taka bardzo związująca, wskazuje na jakąś potrzebę uwolnienia z tego potrzasku. Ale ten tydzień może być dla Was trudny, dlatego że tu jest cała sieć zależności. Z różnymi ludźmi, kontrahentami, i tak dalej. Trzeba się tu wywiązać z, z różnych odpowiedzialnie z, dan, z danego słowa, z różnych obietnic. I to są właśnie takie więzy, pęty związania. Tu, tu dużo jest tych mieczy, więc to tak wygląda, że też mogą być jakieś takie energie. Często wprost, wiecie, po prostu lekarskie, jakieś takie wizyty u lekarza, jakieś zastrzyki, pobieranie wycinków, biopsji i tak dalej. No niech piszą ci, którzy to mają, bo to oczywiście, że nie wszystkie byki tak mieć będą, no trochę zdrowego rozsądku. To jest takie dokonanie rozrachunku też samego ze sobą, że skoro mam takie związane ręce, to ja tak po prostu się tutaj zatrzymuję i tak się zastanawiam, ile ja mogę, nie? Może być też walka o jakąś tutaj, o zrekompensowanie jakiejś niesprawiedliwości w Twoim poczuciu. Coś było niesprawiedliwe i ty teraz domagasz się rekompensaty, rewanżu. Ale powiedziałabym, że tutaj jest za dużo napięcia i ja nie widzę, żeby sytuacja się wyjaśniła. Niestety, pierwsza już energia mówi o tym właśnie, że wyjaśnienia bądź zmniejszenie tego napięcia w relacjach z partnerem. Czy biznesowym, czy osobistym, tu wymaga czasu, nie? Tu mamy takie zawieszenie. Ten miecz tak tutaj nie może właśnie czegoś przeciąć, rozciąć, definitywnie, a powinien, a powinien. Dobrze, moi drodzy, co tu będzie największą blokadą w tym tygodniu? Co was najbardziej blokuje i przeszkadza w tych dniach od 6 do 12 listopada? Co was najbardziej blokuje i przeszkadza? Przeszkadza wam właśnie ten opór. Zobaczcie. Tu jest opór, tu tak samo, tu tak samo, że ktoś tutaj was nie dopuszcza. Może wasz własny opór, upór, bo to też może być upór byka, nie? Chociaż tu widzę mm, głównie jakieś wokół was znaki powietrza, ale być nie muszą. I to jest taki sygnał do zmiany, tłumiony właśnie przez wątpliwości. Co jest w blokadzie? Niechęć do opuszczenia strefy komfortu. Bo nawet jak jest źle, to jest mi dobrze, bo, 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 bo boję się, nie chcę zmieniać. Tu są obawy yy, i lęk, niepokój, czy podołam, czy to jest dla mnie, czy to właściwy moment, i to cię blokuje. I ta energia powinna puścić. W każdym razie yy, takie są zalecenia. Yy, może być tu w tym tygodniu właśnie taka sytuacja, bądź osoba, która będzie cię blokować, powstrzymywać przed działaniem, i tutaj masz też taką walkę wewnętrzną. To, co tu powiedziałam w tej ósemce mieczy, nie? że ta energia potwierdza że so, taka jest wewnętrzna walka samego ze sobą, takie wątpliwości, czy lepiej właśnie zachować status quo, czy właśnie podążyć w ten nowy, nieznany świat. Okej, okay, to Cię blokuje. Na czym się masz skoncentrować w tym tygodniu, żeby właśnie tutaj yy, wyjść z tej yy, sytuacji takiego wy wytłumiania Twojej yy, energii, bo tu widać... Rada dla Ciebie na ten tydzień. Współzawodnictwo, a współzawodnictwo ma to do siebie, że czeka podium, nie? Że czeka podium, że tu trzeba naprawdę ostro trenować i nie bać się wejść na te miejsca medalowe: pierwsze, drugie, trzecie, a nie jakiekolwiek. O co tu chodzi? żeby wykrzesać z siebie takiego ducha rywalizacji. Bo tu powiedziane jest, trzeba by po prostu w tej sieci zależności być człowiekiem dostrzeżonym, być najlepszym. Czyli żeby być najlepszym, to co, co trzeba zrobić? Może jesteś już najlepszy w swoim środowisku. W każdym razie masz wzmacniać poczucie własnej wartości i w tym wszystkim ma być więcej lekkości. Czyli co? Dobrej zabawy, że nawet jak ciężko pracuje, tutaj chcę dojść na ten szczyt i współzawodniczę, to żeby temu towarzyszyła dobra zabawa. Takie poczucie pewnej takiej lekkości. I potem poznasz właśnie, czy jakaś praca, zajęcie jest dla Ciebie. Czy Ty się dobrze bawisz, prawda? Czy masz z tego przyjemność? Bo jak nie masz, no to jest znak do zmian po prostu Dzięki, teraz bliźnięta. Bliźnięta. Co tam u bliźniąt w nadchodzącym tygodniu? Pyta wróżka Aleksandra. Od 6 do 12 listopada. 2023. Spójrzmy. Energia, w jakiej będziecie bliźnięta, przestrzeń szans i możliwości. Bardzo taka pozamykana ta przestrzeń. To jest taka energia jakiegoś żalu. Zwykle w Trójce mieczy to jest tak, w odwrocie, nie? to jest ta łza, tu są te miecze słów i. No tak, bo to są te. Przestrzenie. Wasze żywioł powietrza, słowa, słowa, parole, parole, parole. Ale takie puszczane na wiatr, jak latawce. A dlaczego ten żal? Eee, bo jakichś słów nie da się już cofnąć, słów raniących. Uważać na te słowa, bo... No czasem język lata jak łopata, ale... I tu jest po prostu też taka energia... Leczenia swojego zranionego serca. Dla jakiejś części bliźniąt może tak być, że to jest po prostu serce poranione. Energia w odwrocie jest o tyle dobra, bo ona jest lepsza niż w pozycji prostej, że tu już jesteście w procesie tego uleczania. Tak to nie. Tak to jeszcze tutaj jest więcej bólu, cierpienia. W odwrocie już nie. Już przychodzi jakaś akceptacja. Powiedziałabym, że ten najgorszy moment żałoby mamy już za sobą, albo przynajmniej nie pomstujemy tutaj na cały świat, że, że ktoś coś jest nam winien, albo dlaczego się tak stało, albo dlaczego ja. Ta subiektywnie odczuwana tragedia, bo to jest tego typu energia, ona się tutaj zaczyna tak rozdzielać na takie dwa kierunki: żal prawdziwy, a użalanie się nad sobą. Oczywiście tutaj jest takie poczucie, że nie mogę komuś darować, albo sobie, nie? Że jakaś okazja przeszła koło nosa. Natomiast tu też masz taki, taki, taką wskazówkę, żeby się nie obwiniać, żeby może próbować naprawić jakichś szkody, zacząć wszystko od nowa, albo ewentualnie mimo jakichś tu bolesnych doświadczeń, to jest taka energia właśnie przepracowywania traumy, jakiegoś błędu z przeszłości i o tyle jest tu lepiej, że no, coraz mniej, nie? Odpuszczają te wyrzuty sumienia, odpuszcza poczucie winy, jakaś zazdrość, lęk. Tu po prostu jest takie już pogodzenie się ze stratą. Było minęło, muszę zacząć wszystko od nowa. Muszę. Właściwie to nic nie muszę. Tu rozczarowanie po prostu mija, mija. I ono minie tak czy siak, bo ta energia zawsze mówi, że. Tu subiektywnie możemy odczuwać, że po prostu jakby świat się skończył, koniec świata, ale to nieprawda. To nieprawda, nie? To jest w ogóle taki sygnał, że nadchodzą zmiany. Że to złamane serce trzeba uleczyć. Jeżeli gryzą w nas jakieś wyrzuty sumienia, nie? Sumienie tam nas podgryza, no to zawsze można po prostu. Próbować coś ponaprawiać, tylko ja mam wrażenie, że znaczenie czegoś się wypaliło w Twoim życiu. Znaczenie czegoś się wypaliło. To jest taka energia właśnie wypalająca. Zobaczymy w tym tygodniu konkretnie, jaki kierunek przyjmie ta energia. Bliźnięta od 16 do 12 listopada, jaki kierunek tej odwróconej trójki mieczy będzie. A będzie taki. Dziewiątka buław. Ty się poddajesz, ty nie walczysz. Ty mówisz, dobra, rzeczywiście było, minęło. To jest taka energia poddaństwa, przymusu, wykonywania cudzych poleceń czasami też, bo jednak ten człowiek tutaj zgina kark, prawda? Zgina ten kark i mówi: tak, panie. Więc w najlepszym po prostu przypadku nie walczysz, nie walczysz. Dziewiątka kończy, różne rzeczy. Dziewiątka jest zakończeniem, jest energią yy, finalizującą coś, więc to tak wygląda, że jest to wypalenie, jest zmęczenie. Bliźnięta tak się mogą czuć, takie właśnie wypalone, zmęczone, i wy powiecie: yy, 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 Ta walka tak nie, może się dalej toczyć, ale już bez mojego udziału. Niech ona się tam toczy, ale ja po prostu yy, umywam ręce, nie biorę w tym udziału. Może tutaj jeszcze być trochę takiego lęku, bo tu widać taki lęk, widać, widać takie. I to może być bardzo takie podświadome, bo to jest taka energia właśnie przemijania, że coś umiera, że coś przemija, że coś się kończy. Natomiast też jesteście uparci, bo tu widać, to nie tak, że tu bliźnięta tak całkiem tak się poddają i tak leżą. Nie, nie, nie. To jest jednak coś takiego, że wy tłumacie olbrzymią taką autodyscyplinę. Koncentrujecie się tutaj na, na, na dążeniu do celu. Macie cel przed sobą i, i dążycie do tego celu. Natomiast no, widzę taką osobę, która znacznie więcej chce niż może. Jest tu przepełniona jakimś takim lękiem, obawą. Jesteście tu dość uci uciążliwi dla swojego otoczenia. Wybaczcie, ale tak to widać i też jacyś roszczeniowi niestety, nie, roszczeniowi bo oczekujecie wsparcia, którego ktoś Wam nie może dać, także sporo tu widzę takiego zapatrzenia się w siebie obie te karty to pokazują takie mamy kombo a co dobrego z tego wyjść może to, że możecie coś odpuścić i jednocześnie być bliżej drugiego człowieka możecie, ale ja tutaj widzę, że małe szanse byście to zrobili bo tu jest też taka du duża potrzeba bliskości, nie? Ale kiedy trzeba okazywać bliskość, albo komu może raczej? Tym, którzy są dla Ciebie ważni. Jeżeli ktoś jest dla Ciebie ważny, to nie wstydź się swoich uczuć, tutaj mówi, mówi ten zestawik. I żeby pamiętać, że, że, że masz prawo po prostu wy wyrażać te swoje uczucia, jak tego chcesz, pod warunkiem, że nie krzywdzisz innych ludzi oczywiście, nie? Natomiast jeżeli sam tu zostałeś jakoś skrzywdzony, choć tu widzę pewien subiektywizm, no to masz tu taką energetykę koncentracji na, takim, na takiej rutynie, na takiej po prostu zwykłej rutynie, takim uporze, dużo jest tego uporu w tobie, dużo. Jest też dobra oczywiście odsłona tego uporu, że dzięki właśnie determinacji ty możesz pokonywać wszelkie bariery. Bardzo jesteś tutaj osobą taką zdyscyplinowaną w działaniach też zawodowych. nie? Dobrze, zobaczymy, co tu Cię najbardziej blokuje w tym tygodniu: zatrzymuje bądź zmusza do, no zmusza, bo tu też jest taka energia przymusowa. Uzyskanie daru, dlaczego? To cię blokuje. Aha, bo prawdopodobnie dostałeś więcej niż, yy, niż możesz w siebie wchłonąć. Takiej energii yy, powiedziałabym, właśnie, jak to określić? Świadomości. Uzyskałeś dar, czy uzyskałaś dużej świadomości, autoświadomości, natomiast nie wykorzystujesz w praktyce darów. Dostałaś, dostałeś coś, ale czego nie wykorzystujesz? Dlaczego? Dlatego, że ta energia mówi, masz jakieś talenty. Może to być dawno już zdobyta wiedza, w ogóle wiedza. Mógłbyś być jakimś tu mentorem, mistrzem, taką osobą, która mogłaby się tym darem dzielić, ale nie dzielisz się tymi darami. Nie dzielisz się tymi darami, które masz. Nie dzielisz się tymi darami, tymi talentami, tymi umiejętnościami. Więc tu masz powiedziane, żeby odzyskać pewność siebie, mieć taką jasność celu, bo masz cel, ale najwyraźniej to nie jest jeszcze tym czymś, co ma tutaj przybliżyć cię do mm, właśnie tej energii mm, takiej. Dzielenia się z drugim człowiekiem, bo to jest w blokadzie. W ogóle może, w ogóle jeszcze może tutaj być tak, że należałoby coś jeszcze w tym kierunku zrobić. Czyli jakie tu są kierunki? Rozprzestrzenianie tej wiedzy, czyli też nauka, jakiś kolejny stopień. Ale tu musi być jasny cel, który, 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 który chcemy osiągnąć, bo ten cel się rozmywa. Wy jesteście tutaj uparci i skoncentrowani na jakimś działaniu, jednak to nie jest jeszcze ten taki, powiedziałabym, obszar docelowy. Nie? Dlaczego? Bo są tu niewykorzystane dary, talenty. Tak mówi ta karta. Zobaczymy, na czym się macie bliźnięta w tym tygodniu skoncentrować żeby było po prostu dobrze dla was na odpoczynku i relaksie. Mamy tutaj takie polegiwanie w kocyku i laptop, książeczka na tym. W tym tygodniu jest potrzeba i, i takie powinny być aktywności odpoczynku. Jest tu rada, żebyście oderwali się od codzienności, żebyście oddali się lubianym aktywnością, żeby zachować zdrowie psychiczne i fizyczne, nie, balans życiowy, krótko mówiąc. Dobrze, kochani. Dziękuję wam i raki teraz. Raki. Dobrze, przetasujemy dla raczków. Od 6 do 12 listopada 2023 roku, co u raków w nadchodzącym tygodniu, 6, 12 listopada. Od 6 do 12 listopada. Dobrze, przestrzeń yy, ogólna, w której będziecie funkcjonować, czyli przestrzeń szans i możliwości dla Was. W tym tygodniu, oczywiście, odwrócone koło fortuny. No to tak, yy, ta przestrzeń szans jest taka dość mocno ograniczona. Sami się zapewne domyślacie, że koło fortuny w odwrocie jest takim kręceniem się w kółko takim powrotem, takim kołowrotem taką rutyną życia też. Yy. Taką energią, która jest dość nudna, wyczerpująca, albo też zastojowa. To nie znaczy, że tu się nie musi nic dziać. Może być totalna stagnacja i zatrzymanie akcji, mało aktywności, albo wręcz przeciwnie. Kręcimy się szybko, szybko, tempo jest duże, ale właśnie takie bezproduktywne, bo koło fortuny w odwrocie jest bezproduktywne. O tym pamiętajmy. Może być tu duży wysiłek, ale jest taka jałowość tego wysiłku. Efekt tego ruchu jest tu po prostu słaby, nie? Jest tu duża słabość pokazana w tej energetyce, czyli jesteście w takiej przestrzeni, powiedziałabym dysonansu, energii, nieporozumień, ale też wyolbrzymiania problemów, bo koło Fortuny w odwrocie jest taką lupą. Która tak strasznie wszystko powiększa, ale to tak, jakby generalnie coś było małe, a było jednocześnie powiększone sztucznie trochę jak taki cofający się Jowisz. Też daje i odbiera, nie? Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, jak się mówi, ale to jest taka energia wygody pewnej. Takiego kumoterstwa, taka energia, że dla wygody dla też jest taki cel ukrycia jakiejś prawdy. Ja po prostu tutaj pokazuję coś inaczej. No i to, to taka energia dość wyrachowana, powiedziałabym. Ja nie wiem czy to wasze czy nie wasze. W każdym razie w tej przestrzeni będziecie Pytając tutaj o jakieś szanse, jakieś nowe właśnie możliwości, no nie, no bo ta dziesiątka w odwrocie tutaj mówi o takim okresie przejściowym, że coś się kończy, coś się dopiero zacząć może. To jest sytuacja tymczasowa, ale raczej tu jesteśmy pod wozem niż na wozie, nie? Więc to jest taka energia po prostu właśnie jakby kręcenia się w kółko i <laughs> I tu nie mamy takiej, ja, takiego jasnego rozpoznania, co kończyć, co zaczynać, jakie sprawy rozpoczynać, a jakie już tak definitywnie zakończyć. Może być takie po, pogubienie yy, po prostu, nie? Bo to jest, to jest wywrócone do góry nogami. Czyli yy, wygląda na to, że nie ma tu jakichś postępów. Yy, to jest energia yy, czasem też jakichś problemów finansowych. Spowodowanych brakiem aktywności albo po prostu są nieplanowane też no być, duże wydatki mogą być, mogą być. Jakieś nietrafione inwestycje, w ogóle coś przestroga w takim razie, żeby w tym tygodniu nie spekulować, nie inwestować, bo tu się nie rozumie istoty, nie? Istoty cyklów naturalnych, ekonomicznych, takich życiowych. Zobaczymy. Może być tu takie właśnie zatrzymanie w podróży też. Spójrzmy, kierunek tej energii, taki najbardziej prawdopodobny kanał przepływu tej energii od 6 do 12 listopada dla raków. Chaos, no dwa wielkie arkana w odwrocie umiarkowanie w odwrocie, które mówi, mówi o tym, że zatrzymanie może być spowodowane po prostu chorobą, bo tu się gorzej czujemy w odwróconym umiarkowaniu, tu może być problem ze zdrowiem po prostu. Uwaga, też na pracę na wysokościach, bo tutaj może być jakaś kontuzja. Jest tu taki brak umiarkowania, brak cierpliwości w ogóle. Może w ogóle wy chcecie coś za szybko i jesteście tu bardzo, bardzo niecierpliwi. A to są dwie karty czasu: mówią, trzeba poczekać, żeby uzdrowić siebie, jakąś sytuację. Jest takie to właśnie konieczne zatrzymanie, by dojść do zdrowia bądź zdrowego rozsądku. Odwrócone umiarkowanie tutaj pokazuje właśnie też spadek sił witalnych. Pokazuje, że dolewacie oliwę do ognia, bądź jakiś strzelec to robi, bo tu mamy też energię strzelca dość problematycznego. Jest takie dolewanie oliwy do ognia i właściwie te dwie energie są przestrogą. Nic nie uzyskasz, dolewając oliwy do ognia. Nic nie uzyskasz. Raczej tutaj popsujesz i tak złą atmosferę widać. Więc przestroga jest, co zrobisz, nie wiem, natomiast masz przestrogę. Yy, co tu jeszcze, jakie tutaj jeszcze może być ukierunkowanie yy, przy tym odwróconym kole, bo generalnie tu mamy to zatrzymanie, tu też jest takie powściągnięcie, yy, aczkolwiek to nie jest energia powściągliwa, absolutnie ona tutaj wprowadza dużo bałaganu i chaosu. Jednak. Yy, bo tutaj jest tak pokazane, nie? że jakieś dwie przeciwstawne siły, one, one, one są nie do połączenia, one są nie do zintegrowania. Że nie da się tutaj połączyć tych dwóch y, elementów jakichś. Czyli <laughs> to jest tak jak y, źle zupę przyprawiasz, czyli za dużo soli wsypiesz i nie da się tego zjeść. No i tu właśnie można z czymś przesadzić albo za mało. Na jedno wychodzi i tak jest niejadalne, i tak, i tak. Tutaj yy, widać, że rak jakoś yy, próbuje się umościć, próbuje znaleźć jakąś równowagę między tym życiem zawodowym, osobistym, nie? Natomiast tu widać właśnie jakieś takie niesnaskie, skrajne emocje, sytuację patową, bo to jest pewien pat między tobą i jakąś osobą, i na przeszkodzie zawsze tu stoi wysokie ego, bo tu widać, że jest bardzo napięciowo, bardzo niespójnie i bardzo egoistycznie. Pod każdym względem. A to są naczynia, naczynia połączone. Czyli dostajesz to, co sam dajesz. Co jest największą blokadą w tym tygodniu, bo widzę, że jest. Co jest blokadą największą w tym tygodniu dla raków? Taka energia kolejnego progu, który trzeba pokonać, i to jest energia, y, która y, jest y, taką Twoją niepewnością. Nie jesteś tutaj czegoś pewien, energia próby, jesteś tutaj wypróbowywany, Twoja inteligencja emocjonalna, y, jest ten próg do pokonania, kolejny, praca fizyczna, bo tu jest duży wysiłek. Albo po prostu yy, jest jakieś faktycznie cierpienie, i cel tego jest dla ciebie niezrozumiały, i dużo jest niepewności, albo wstydu, zwykłego wstydu. I to tutaj nas dręczy. Yy. I to tutaj was dręczy. Czyli w blokadzie tak naprawdę jest. Yy, Albo niskie poczucie własnej wartości, takie poczucie wstydu, albo ten kolejny próg. Ale weź tutaj źle do czegoś podchodzicie, bo tu za dużo jest y, takiej walki z, y, z wrogami, z przeciwnościami, zamiast po prostu. Pewne rzeczy odpuścić, bo tutaj nie można się zmagać z losem i z okolicznościami, tylko po prostu pewne rzeczy trzeba odpuścić, czyli wyjść z tych okoliczności. No i to będzie próba. No myślę, że próba charakteru, tak jak zawsze zresztą przy takich okazjach, zobaczymy, na czym się powinniście skoncentrować w tych dniach od 6 do 12 listopada raki, żeby, żeby wam się dobrze żyło po prostu. Na czym skoncentrować się na zainteresowaniach? One tutaj są dość liczne. Tu widać książkę, tu widać laptopa, jakieś malarstwo, jakiś aparat, deskorolkę, prawda, różne takie rzeczy. Ten tydzień yy, tak się zrelaksować, odpocząć, yy, poznawać okolice, bo to jest rozwój poznawczy, wiedza, rozwijać umiejętności, nie, uczyć się, rozwijać umiejętności. Na tym powinniście się. Skoncentrować na hobby, na zainteresowaniach. Dobrze, to wszystko, moi drodzy. Dziękuję. Lwy. Moje drogie lewki, od 6 do 12 listopada, tarot tygodniowy dla lwów. Od 6 do 12 listopada, co tam u lwów? słychać będzie no to zaraz dostaniecie orędzie energia szans i możliwości energia w której będziecie funkcjonować w tym tygodniu lwy to odwrócona dziewiątka mieczy, tak, tak, niby jest jakieś światełko w tunelu, ale to jeszcze za, za mało i za miało, bo to jest miałkość, miałkość miałkość tej energii bo tu tak trochę robimy z siebie ofiarę losu to znaczy, tak, jest takie, taka już większa, taka ulga, taka powiedzmy energia wychodzenia z jakiegoś przygnębienia, bądź z tej ciemnej nocy duszy, bądź w ogóle z takiej przestrzeni niemożności, ale no właśnie, tu jest pokazana taka rzecz. I co z tego, jak. My się tu nie uczymy na błędach, bo tu się tak trzeba wziąć w garść, tak? Nie załamywać rąk, tak? Po prostu no iść do przodu, zakończyć tutaj tę tak, tak, energię zagubienia, nie? Bo tu są takie, takie, takie handry różnego rodzaju. Ale my się tu nie uczymy na błędach. Tu jest w ogóle dużo takiej niechęci. Niechęci do nauki jest taka energia. Krytykancka, ale też jest sporo lęku przed krytyką, przed oceną. Tu jest taka koncentracja na wąskiej przestrzeni, też na wąskim kręgu zainteresowań. Dużo jest takiej chaotycznej, lękliwej energetyki. Tak, jakbyście stawali przed egzaminem, bo dosłownie tu jest czasami pokazany taki uczeń który za chwilę będzie zdawał egzamin i on się strasznie boi, bo on, bo on się nie przygotował. Nie przygotował się i dlatego się tak bardzo boi tych, tego egzaminu, nie? Albo ma tak niską samoocenę i nie wierzy, że tu się, tu się coś po prostu może udać. Czyli... Yy, na pewno jest to lżejsza energia niż, tak, niż w pozycji prostej. Bo tu to już w ogóle byłoby tak bardzo dołująco, natomiast tu sporo jest właśnie lęku i obaw, nie? czy ja zdam ten egzamin. I oczywiście ten egzamin tutaj może być bardzo metaforycznie rozumiany, ale też i wprost. Coś, co trzeba tutaj zdać, zaliczyć. W związku z tym trzeba się tu lepiej przygotować, skoro są takie obawy. W każdym razie tutaj widać, że Różne rzeczy tu mogą być. To jest właśnie krytyka, tu jest dużo złośliwości. Tu trudno się otrząsnąć z jakiegoś marazmu, ale wy jakiejś straty tutaj chcecie nadrabiać. To mniej więcej właśnie przed egzaminem. Zostaje jeden dzień i hura na, ostatnio, na ostatni dzwonek. Bo jak już masz nóż na gardle, to wtedy nagle wszystko zaczynasz robić. I dopiero wtedy zdajesz sobie sprawę. Nie z jakiegoś błędu. Ale chcesz jeszcze coś naprawić, chcesz nadąża, nadążyć. Na pewno ta energia zachęca do walki, do takiej yy, o siebie, o, o swoje, żeby się nie bać, żeby się nie użalać nad sobą. Może rozważyć zmianę pracy, jeżeli ci nie pasuje, bo tutaj jest właśnie powiedziane, że no nieciekawie to wygląda konfliktowo, a z drugiej strony jest też taka psychika tutaj bardzo. Zagmatwana, więc jeżeli ktoś naprawdę cierpi na depresję, to tutaj ta karta mówi: Zasięgnij profesjonalnej pomocy w zakresie wychodzenia z kryzysu, nie? Tu widać taką samotność, taką energię układów jakichś niefortunnych, no ale zawsze tutaj trzeba się na tych błędach uczyć. Ta energia mówi: Lwie, musisz być ze sobą szczery, bo od dłuższego czasu najprawdopodobniej żyjesz jakimiś złudzeniami. Karta się odwraca, całe szczęście, bo to znaczy, że zbliża się koniec kryzysu. Tylko trzeba jeszcze zidentyfikować zidentyfikować właśnie pierwotną przyczynę tej tak zwanej Twojej niedoli. Jak już to ustalisz, to bardzo szybko powychodzisz z tych sytuacji. Kierunek tej energii w tym tygodniu od 6 do 12 listopada kierunek czyli ten kanał przepływu energetyki nasza no, siódemka była w odwrocie, czyli rzeczywiście, to jest takie strącenie z piedestału, jakby, bo, bo nie da się obronić jakiegoś stanowiska, nie da się obronić jakiegoś swojego zdania w ważnym temacie, bo tutaj iluzja może dotyczyć właśnie kto przyjaciel, kto wróg. I gdzieś to pęka, tatama gdzieś tu pęka. No i może być po prostu tak. Um, tu powietrze, tu ogień, takie podsycanie, takie dolewanie oliwy do ognia, czyli psucie nie, i tak już złej atmosfery, nie? Któryś znak miał coś podobnego, tylko nie pamiętam. W każdym razie tu lwy. Właściwie to mają też tak trochę, powiedziałabym, takie ostrzeżenie, że. Mm, zwłaszcza jeśli to dotyczyłoby spraw zawodowych. Żeby tutaj uważać na, na konkurencję, bo masz wokół siebie. I, I ta konkurencja tak cię osłabia. Wolę walki, tu już się nie chce. Bo tu tak do końca nie wiemy, gdzie my idziemy. Na pewno się nie konfliktować, bo to nic nie da. Nie zadzierać z kimś, kto jest na wysokim stanowisku to jest takie ostrzeżenie. Bo tu pewnych rzeczy się pogodzić nie da. Jest pokazana ta różnica. Między tobą i kimś. I na pewno konflikt tu niczego nie rozwiąże, a może być taka tendencja, właśnie w konflikt, tendencja do konfliktowania się. Oczywiście, dwa razy jest pokazana też konieczność pomocy psychologicznej, tam gdzie ktoś cierpi na yy, duże tutaj zaburzenia. Yy. W, jeżeli chodzi o, o, o nastroje tak? jest ta duża zmienność nastrojów brak pozytywnego nastawienia bo tu widać taki negatywizm czyli czasami właśnie tak jesteśmy już u kresu wytrzymałości i ten tonący się tu brzydcy chwyta i tutaj jest powiedziane jeżeli tu rzeczywiście psychika siada dość mocno to zdecydowanie dwa razy jest pokazany lepszy wgląd sytuacji dzięki właśnie pomocy psychoterapeutycznej a wszyscy inni, którzy tutaj mają taką energię yy, braku określonego celu, de facto, bo tu jest duża konkurencja i takie napieranie ze strony przeciwnika, to jedyne co można zrobić, to po prostu się tak uspokoić, i tu nie walczymy. Ani nie walczymy, ani się nie poddajemy. Po prostu zajmujemy neutralne stanowisko. Zobaczymy, co ci w tym tygodniu najbardziej blokuje, Lwie. Co jest taką największą blokadą? Co cię w tym tygodniu najbardziej blokuje? Zdrada, tak się może czuć. Ta kłódka tu wisi, nie? Podstęp, oszustwo ze strony kogoś zaufanego. Bardzo cię to może boleć zdrada, co Cię blokuje, ten nóż wbity w plecy, tak jakby właśnie te dziewięć mieczy w odwrocie, de facto było jakimś takim zawoalowanym działaniem, tyle tylko, że Ty możesz się tak czuć, nie, że tracisz wolność, niezależność. Tu jest dużo takiej niesprawiedliwości, takich nieprzewidzianych przeszkód, konfliktów z ludźmi, bo tu rzeczywiście nie wiadomo, kto przyjaciel, kto wróg, i sytuacja może się wydawać bez wyjścia, i te karty faktycznie to pokazują. Co cię blokuje? Nie tylko ta zdrada. Może cię blokować tylko i wyłącznie poczucie zagubienia, osamotnienia albo odrzucenia. Tak. To masz w blokadzie w tym tygodniu. Sprawdźmy, na czym powinieneś się w tym tygodniu koncentrować, żeby. Po prostu dobrze się czuć, na czym powinieneś się koncentrować. Organizacje są pokazane. W ogóle też lepsza organizacja pracy, ale tu widać są jakieś konferencje, szkolenia. Grupa ludzi jest pokazana, prawda? Czyli właściwie, żeby być odpowiedzialnym, podejmować się zadań, być osobą zaangażowaną w jakąś organizację. Organizację grupy ludzi albo wziąć udział konkretnie w tym, tak? Szkolenie, kurs, zdobywanie nowych informacji i wiadomości. Dziękuję drogie lwy. Teraz pan tylko łyczek jeszcze. Dobra. Co u panien w nadchodzącym tygodniu? Tydzień od 6 do 12 listopada 2023 roku. Tydzień od 6 do 12 listopada. Zobaczymy energia szans i możliwości dla panien i kawalerów. A będzie to tym. O, dziewiątka miarczy. To wcześniej lew miał w pozycji odwróconej, wy macie w pozycji prostej. To jest taka energia dość dobijająca, powiedziałabym, szanse i możliwości, no żeby może zobaczyć problem swój nieco inaczej. To znaczy jak? Że może to nie jest problem wcale, wiesz? Że może ty się tutaj nad sobą bardziej użalasz? Bo to jest takie użalanie się nad sobą, no może być oczywiście rzeczywisty problem w postaci depresji, no to wtedy, droga Panno, yy, profesjonalna pomoc psychoterapeuty, bez dwóch zdań. To chyba nie muszę mówić, nie? Bo ja tutaj nie będę wykonywała pracy za, wiesz, yy, psychoterapeutę, psychoanalityka. Jeżeli twój stan psychiczny wymaga, yy, no tego, by tutaj go jakoś podbudować yy, uzdrowienia, uleczenia i tak dalej. Ale, ale najczęściej to powiem tak, w dziewiące mieczy. Ten miecz się tutaj nie wbija, nie? On tak wisi, wisi nad głową. Jest takie poczucie wiecznego lęku, że właśnie czyha na mnie jakiś wróg, że zaraz ten miecz mi tutaj się w tę tętnicę szyjną wbije. To może być taki lęk bardzo, bardzo właśnie Podświadomy, że my nawet nie wiemy, czego my tak naprawdę się boimy, bo, bo w tej karcie to my czasami nawet nie wiemy. Mamy taką w sobie, mamy w sobie sporo lęku, ale nawet nie wiemy, z czego on się bierze. Jak wiecie, to po ubiedy, to wtedy łatwiej sobie z nim poradzić, natomiast no tu czasami po prostu nie wiemy. Jest to taka energetyka, która. Zaleca też dużą oszczędność. Inna rzecz, czy pan na to zrobi, bo tu może być różnie, oczywiście, ale to jest coś takiego, że albo jest naprawdę tak już grubo taka desperacja w kwestiach finansowych, albo i nie, może być całkiem dobrze, ale i tak ta karta zaleca oszczędność. Tu może być też y, przypływ całkiem sporej ilości gotówki. Może być, ale dużym kosztem, bo tu trzeba się bardzo mocno wysilić. To jest taka energia, gdzie wszystko nas dużo kosztuje i ten tydzień może taki być. Jeżeli chcecie tutaj nie jakiegoś odszkodowania, czy chcecie mm, dodatkowych pieniędzy tutaj wypracować, jak, jak, jakieś dodatkowe pieniądze. To zawsze tutaj jest jakby duży koszt tego, duży wysiłek. Jest takie poczucie krzywdy też, że ktoś tu mi wyrządził jakąś krzywdę. To jest taka energia izolowania się, bo to jest też izolatka czasem pokazana. Więc oczywiście tu może być też taka przestrzeń. W której no my tutaj siedzimy po prostu w łóżku, nie? Leżymy w łóżku. Dlaczego? No, bo jest spadek sił witalnych, bo jest konkretna jakaś choroba, i to nie musi być kryzys jakiś głęboki, ale po prostu, nie? Energia takiej małej ruchliwości i aktywności ze względu na stan zdrowia też. Wiele na pewno wątków. Na co tu są szanse wobec tego? Bo ja zapytałam mnie o przestrzeń szans i możliwości. No, na uzdrowienie się, na uzdrowienie ciała, na uzdrowienie y, psychiki, na podbudowanie też budżetu, ale tutaj raczej właśnie ten jest wariant taki oszczędnościowy. Głęboko zakorzenione jakieś problemy, one zaczynają wychodzić, na wiesz, bo to co wypierałeś. To, co najbardziej wypierasz, to zaczyna wychodzić na jaw, nie? Po co? Bo masz się tym zająć. Czyli na przykład zdrowie szwankuje, odczuwasz jakiś ból. Po co? No sygnał. Masz się tym zająć. Okej. Okay. Kierunek tej energii. Od 6 do 12 listopada, drogie panny. Kierunek tej energii. No, jest to zatrzymanie. Zobacz. Masz, masz ten. Tu, tu jest to łóżko, tu jest wisielec, nie? ale też przewartościowanie, bo tu widzimy wszystko z innej perspektywy. To jest taka energia zastojowa, medytacyjna, duchowa często, bo w wisielcu um, patrzymy zupełnie inaczej na rzeczywistość. To jest taki inny stan świadomości. Oczywiście może być to zatrzymanie związane jak najbardziej z jakimiś niedomaganiami w ciele, bądź w psychice. Tego bym nie wykluczała. Uwaga oczywiście na wszelkiego rodzaju używki. Trzeba by to ograniczyć. I co jeszcze? No i myślę, że po prostu, skoro ta energia taka mało aktywna, no bo to tak generalnie tu się niewiele dzieje, tu jest takie zastojowe, nie? Ta kobieta tu leży w łóżku, a, a ten mężczyzna tu wisi, taki powiązany, związany. Ale wisielec w pozycji prostej jest dosyć dobrą energią. Oczywiście on mówi o jakimś takim przymusie, ale z drugiej strony pokazuje, że M mamy inne podejście do tego żalu, inne podejście mamy do. Jakiegoś człowieka, właśnie w naszym mniemaniu, mógł nam wyrządzić krzywdę albo my jemu, ale teraz to widzimy inaczej zupełnie. Wyciągamy wnioski, więc to jest dobra energia, bo ona tutaj pokazuje, że pozbywasz się jakiegoś nadmiaru, dlatego te pieniądze tutaj wypadają. Ta osoba tutaj pozbywa się nadmiaru pieniędzy, ale to, wiecie, to nie o to chodzi. Tu się pozbywamy w ogóle nadmiaru, nadmiaru negatywnych myśli. Zmieniamy podejście do kwestii finansowych, do kwestii relacyjnych. Na spokojnie tutaj możecie podjąć lepszą jakąś decyzję, bo gdyby nie było tego zatrzymania, to może właśnie byłoby za szybko. A co nagle to pod diable? Czyli jest taka energia, że tu naprawdę wiemy, czego chcemy od życia. Jest takie odstawianie ego. Czyli jak już się to ego odstawia, to nasza bieżąca sytuacja życiowa, ona przyjmuje zupełnie inną, inny obraz. I wy tu nie walczycie z nikim, ani ze sobą, ani z innymi, ani w ogóle z żadną sytuacją problematyczną, ponieważ generalnie to jest taka energia zaniechania, taka energia kapitulacji. Ja nic nie robię. Ja sobie odpuszczam. Ale co to co jest dobre? To jest porzucanie jakiegoś nawyku, jakiegoś schematu, który męczył. Męczył Czyli to trzeba potraktować te dwie energie myślę, jako właśnie okazję do uzdrowienia i do zobaczenia swoich relacji z ludźmi z innej strony. Bo tu rezygnujemy z niektórych znajomości też. Albo z rzeczy, z zajęć, które po prostu nie dają nam poczucia bezpieczeństwa. Rezygnujemy. Dobra. Takie masz energię. Jaka będzie główna przeszkoda blokada tego tygodnia dla Ciebie panna. Od 6 do 12 listopada. Przeszkoda blokada. Taka najważniejsza. Zdrada. Lew też to miał. Panna prawdopodobnie czuje się po prostu zdradzona. Stąd zawieszona jest ta łódka, na bramie i drzwi zamknięte, nie? Tu takie sztafetki czy sztachety i tu tak samo co jest w blokadze tak, zmienia się perspektywa twoja, ponieważ co wychodzi na jaw czy wyszło na jaw, że ktoś cię oszukał ktoś zaufany bo to jest oszustwo ze strony kogoś zaufanego ufałaś komuś, ktoś cię oszukał ktoś ci wbił nóż w plecy proszę bardzo I masz takie poczucie właśnie utraty. Panna teraz tutaj będzie musiała yy, wyjść na wolność, walczyć o swoją niezależność, czy walczyć z niesprawiedliwością świata. Nie da się tego zrobić, kochana panno. Ja wiem, że bardzo chcesz, ale. Tu wciąż na drodze są jakieś nieprzewidziane konflikty, jakieś przeszkody. Bez przerwy ktoś tutaj te kłody pod nogi wrzuca. Taka sytuacja wydaje się nie mieć wyjścia. Co jest w blokadzie? Takie poczucie, wiesz, zagubienia, osamotnienia, odrzucenia. To zobaczymy co w tym tygodniu możesz, możesz zrobić żeby po prostu poczuć się dobrze żeby ten tydzień był jak najlepszy dla ciebie koncentracja na czym na co powinnaś poświęcić swój czas na co w tym tygodniu powinnaś zwrócić uwagę na czym powinnaś się koncentrować na urodzie życia swojej własnej też zadbać o siebie po prostu uroda Przemija uroda, jak nagła pogoda, jak zima w La Paz. Ale tu nie chodzi o zewnętrzność. Oczywiście też może to pomóc tymczasowo, taka, taka większa dbałość o siebie, fryzjer i tak dalej. Może kosmetyczka. Nie wiem, nigdy nie byłam u kosmetyczki, u fryzjera parę razy w życiu. Uroda. Wiecie co? Bycie dostrzeżonym. Potrzeba piękna, dbania o siebie, dobrego samopoczucia, wyróżniania się z tego tłumu, ale to dobre samopoczucie, dbałość o siebie, o piękno. Takie przyjemności po prostu, żeby sobie uprzyjemniać życie, robić takie rzeczy piękne, przyjemne. Iść do kina, iść do teatru, posłuchać dobrej muzyki, ugotować coś dobrego, zaprosić przyjaciół, iść na spacer. No różnie, to ja nie wiem co lubisz. W każdym razie tu trzeba zadbać o taką właśnie energię piękna wewnętrznego i zewnętrznego. Ale też jest taka duża potrzeba jakiegoś wyróżnienia się. No to wtedy co? Okej, okay, ale i tak tutaj zmiana perspektywy. To wtedy po prostu trzeba do tego podejść zupełnie inaczej. Dostrzec drugi biegun. Drugi biegun. I to jest biegun wizerunku, bo tu trzeba dbać o swój wizerunek. No i tyle. Dobrze, dziękuję Wam, panienki. I kawalerowie również. Mm, waga. Waga. Waga! Od 6 do 12 listopada 2023 roku. Zobaczmy. Wejrzyjmy w energię szans i możliwości, czyli przestrzeń, w której będziecie funkcjonować w nadchodzącym tygodniu. Wagi. Ósemka kielichów. No to to fajna energia energia mistycznych ryb. Takiej nadziei, to jest dużo nadziei, dużo wiary, że najgorsze mam za sobą, i waga tutaj już macha, do, do, pozdrawia, pozdrawia przyszłość, mówi: witam Cię. To znaczy, jeszcze tak stoi w połowie drogi, nie? zanurzona między tym, co pozostawiła za sobą. Zwykle są to energie niedobre, toksyczne, bądź po prostu już nam nie służy coś, więc to zostawiamy. Ale jesteście gdzieś w połowie drogi do tego nowego. To jest energia ruchu, energia ucieczki, energia podróży, czy planowania dopiero tego typu ruchów. Ale energia taka, właśnie uwalniająca uwalniająca jest, myślę, że tak kamień spada z serca. Zwłaszcza taka jakaś ciężka emocja tutaj yy, najprawdopodobniej odejdzie. Szanse i możliwości na co? Żeby na przykład zmienić swoją ścieżkę zawodową, jak najbardziej, bo w ósemce kielichów my zmieniamy tor. Udajemy się też w jakąś podróż. Literalnie, dokładnie tak. Co jeszcze? No tutaj mamy pożegnanie, tu mamy powitanie, czyli rzeczywiście, no jest tu szansa na Zostawienie za sobą jakichś trudnych relacji, które no nie rokują, nie przynoszą żadnego efektu, to znaczy pożądanego takiego, jak, jakiego byście sobie wagi życzyły. To jest dobra energia, bo tutaj my tak naprawdę mamy dużo nadziei, my się tu godzimy ze stratami, bo zmiana ścieżki zawsze jest okupiona stratą. Cokolwiek nie robisz jest plus i minus, cokolwiek nie robisz... Hmm, wszystko jest obarczone jakimś ryzykiem, i tutaj yy, mamy taką właśnie energię rezygnacji, nie? Coś, co przy, nie przynosi już satysfakcji, to możemy zrezygnować. Czy waga to zrobi? Tego nie wiem, natomiast tu masz powiedziane, że masz szansę zrezygnować z czegoś, co ci nie daje satysfakcji, co się wypaliło, ma szansę się zakończyć. A ty się możesz zaangażować w coś zupełnie nowego. Ale wtedy jest powiedziane, wtedy to już musisz dać z siebie wszystko. To jest taki moment, kiedy trzeba odpuścić, bo dobiega końca jakaś relacja emocjonalna. I tutaj obieramy inny kierunek. Nie wiem, czy to zrobicie, natomiast jest tu powiedziane, że jest szansa, nie? Odpuścić, zrezygnować z dalszych wysiłków. Bierzemy ten bagaż, ale powiem szczerze, że trasa tutaj ponownie musi być wyznaczona, więc w tym bagażu tutaj niewiele się niesie. W każdym razie yy, jest taka też przestroga, żeby w tym tygodniu nie inwestować w cokolwiek, bo się nie zwróci ta inwestycja albo stracisz oszczędności. Nie zawsze ze swojej winy, przez jakieś niedopatrzenia tutaj, kogoś innego, i nie wolno marnować czasu i pieniędzy w tym tygodniu, nie? Nie inwestujemy. Tak przy okazji powiem. Dobrze, drogie wagi, ukierunkowanie tej energii, czyli w jaki kanał ta woda tutaj wpłynie, bo tu mamy właśnie te emocje. Osiem kielichów z wodą, prawda? Jaki będzie kierunek tej energii? Bardzo fajny, bardzo fajny. Praca, zawód, samodzielność, niezależność, dziewiątka denarów, taka przestrzeń, dbałości o siebie. To jest energia znaków ziemi, prawda? A ta kobieta jest tu niezależna, samodzielna, zadowolona z tego, co ma, z tego, co osiągnęła. Bo tu jest duży komfort i wygoda. Więc ten ruch tu rzeczywiście to idzie w takim kierunku, by osiągać dobrobyt, by. Cieszyć się y, samą sobą, powiedziałabym. Dla mężczyzn no to może być kierunek właśnie ta kobieta. Mamy tu niezależność, samodzielność, znowu znaki ziemi, ewentualność taka, że y, tutaj y, jest takie rozpieszczanie siebie. Dziewiątka denarów trochę jest taka hedonistyczna, bo ona naprawdę tu myśli o sobie. Ten ogród, rajski ptak, to jest luksus. Tu jest marzenie o luksusie. Waga chce i pożąda luksusu w życiu. I taki jest kierunek w tym tygodniu, że wszystko ma być takie na wysoki połysk, takie glamour, takie perfekcyjne, takie dokończone, takie zespolone. I wy tu coś zakończycie, jakiś projekt. Ewentualnie w ramach zmiany garderoby, bądź jakieś tu może być jeszcze takie urod, urodowe zabiegi, bo dziewiątka denarów często pokazuje przynajmniej z beauty, czyli fryzjer, kosmetyczka, nowe ciuchy, takie rzeczy. To może oczywiście iść w tę stronę bez jakichś głębszych tu implikacji. Również, nie? W każdym razie jest to taka przestrzeń kochania samego siebie po prostu. Po prostu. Więc ten tydzień wygląda fajnie. Bo nie interesują Cię tu żadne dramy. Żadne dramaty. Tu jest dbałość o swoje potrzeby. Yy. Jest tu wypracowywanie czy doprowadzanie rozpoczętego przedsięwzięcia do końca, czyli jeżeli tutaj jest jakiś projekt, to Ty odrzucasz to, co zbędne, a zostawiasz to, co się, to, co nam domknie całość, więc jakiś plan tworzysz i jest pomyślny koniec, jest sukces. Czyli tu się wyzwalasz z tych ograniczeń, a tu już ich po prostu nie ma. One pękają. Na pewno tu trzeba więcej odpowiedzialności, bo dziewiątka denarów jest bardzo wymagająca, nie? Więcej odpowiedzialności, ale mamy taką stałość. Na pewno to jest dobry moment, żeby planować właśnie przyszłe inwestycje, dopiero, bo tu jeszcze nie inwestujemy, planować na przyszłość, planować wyjazdy, planować urlopy, planować wycieczki, podróże i tak Już teraz, nie? Mamy działania wokół tego. Dobrze. Co tu Cię najbardziej blokuje i przeszkadza? Największa blokada w tym tygodniu dla wag. Skok w nieznane, bo nie wiesz, nie wiesz, gdzie, gdzie, gdzie po prostu ten wiatr tutaj zawieje z której strony. No i ten spadochron. No to różnie, nie? Może wylądować na drzewie, tak jak mój kuzyn, który kiedyś w komandosach służył, czerwone berety, wylądował na drzewie i żebra połamał. Ale był świetnym skoczkiem i żołnierzem. No i co z tego? No skok w nieznane to nigdy nie wiadomo, gdzie cię poniesie. Nie wiesz, czy na miękkim wylądujesz, czy na drzewie gdzieś w krzaczorach, czy po prostu na kawałku betonu, czy na dachu, nie? Ale tutaj trzeba się świadomie poddać zmianie, właśnie żeby było mniej tego nieznanego. Co jest tutaj największą trudnością? No, takie myślenie nieszablonowe, opuszczenie strefy komfortu jest największą blokadą, bo yy, to, co przybliża Cię do sukcesu, to jest podjęcie ryzyka, yy, dokonanie pierwszego kroku. Jak już będzie pierwszy krok zrobiony, to reszta idzie jak spłatka. Zerwanie właśnie z tym starym sposobem myślenia w ósemcy kielichów, Bye, bye, już tego nie ma. Odchodzę od znanych zasad, metod, dawnego systemu, dawnych zależności, niefajnych ludzi. Drapieżców i wampirów, bo ważne jest co? Dziewiątka. Poczucie autonomii, wolność, wolność i swoboda. No, zrób ten pierwszy krok, a będzie dobrze. No i a propos rady, na ten tydzień konkretnie, 6-12 listopad, prawda? Te 7 dni najbliższych. Na czym się powinnaś wago skoncentrować, żeby ci się zwyczajnie dobrze żyło? Ach, coś tak nie chcę tu wyjść na obowiązkach domowych po prostu, a wiesz, że dziewiątka denarów też to pokazuje czasem dom, zagroda, upiększanie taka renowacja, takie właśnie takie układanie prania, sprzątanie po prostu, a wiesz, dlaczego? Bo się przy tym odprężasz, łapiesz taki dystans yy, bo masz tu potrzebę bycia obowiązkowym, uporządkowanym odpowiedzialnym yy, bycia w porządku, nie? Też wobec rodziców swoich Bądź uczestniczyć w życiu rodziny, rodziny swoich dzieci. To będzie tu ważne. A tak w ogóle to zaangażować te dzieci też do takiej wspólnej pracy, bo są takie wspólne działania. Tu akurat pokazane poprzez obowiązki domowe. Może i tak nie jest to jakiś skok w nieznane, to dopiero jakby w planach, ale na pewno tutaj potrzebny jest taki rodzaj aktywnego relaksu, bo. Jest konieczność właśnie takiego uporządkowania, bycia też w porządku, nie? bo porządek to też bycie w porządku wobec rodziny, rodziców, dzieci, uczestniczyć w ich życiu. Dobrze. Dziękuję Wam, wagi. I cóż, kto teraz napije się i będę wiedziała? Skorpiony. Skorpiony i skorpioniczki. Od 6 do 12 listopada. Kochane moje jadowite bestie. Od 6 do 12 listopada. Kochane skorpionki. Przestrzeń szans i możliwości. Co tam u Was? Żeby nie było. Mam ascendent w skorpionie. Mam Wenus w skorpionie. Mam Jowisza w skorpionie. I kogo tam jeszcze? Co tam jeszcze mam w skorpionie? Coś jeszcze mam. Dużo mam. się po, po, pogubiłam. Merkury nie, merkury w strzelcu. Hmm. Hmm. Nie pamiętam, coś tam jest... Tak, dużo tego skorpiona. Dobra, nieważne. To tak mówię, żebyście się później nie czepiali. A pani to nie lubi skorpionów. A guzik, prawda? Od 6 do 12 listopada. Skorpionowate. Yy. Przestrzeń szans i możliwości. Zobaczmy. Cieniutko, cieniutko. On takie dziewiątka kielichów, to tak w odwrocie, nie? Tak siedzi i czeka. Czeka. Pytanie na co? Aż mam na nas nieba spadnie, bo to jest taka energia czekania z założonymi rękoma, a co, aż coś się samo zrobi. Czy się samo zrobi? No nie znam takiego przypadku. Rozrzuć gwoździe, rozrzuć kawałki drewna, jakieś listewki i deseczki. Postaw z boku, klej, młotek i czekaj, aż się zrobi karmik dla ptaków sam. Nie. Nie ma akcji, nie ma reakcji. I to jest właśnie taka energia. Też tu czasami się nadużywa gościnności, można gdzieś. Ktoś może nadużyć naszej gościnności, przyjedzie zamiast jednego dnia, będzie siedział pięć. I oczywiście nie na swój koszt i rachunek. Takie nadużywanie. No, nadużycie to jest zawsze nadużycie, nie? W kielichów w odwrocie czasem tutaj właśnie takaś celebra idzie w takim kierunku bardzo wodnistym, bo, bo śledzik lubi pływać też. Oczywiście tu bywa bardzo różnie i, i każdy skorpion nie będzie mi, mieć tak samo. Czasem mamy tu zwykłego kaca po imprezie, a bywa, że po prostu nic się nie dzieje. Czekamy z założonymi rękoma, bo o tej energii mówi się usiadł czy osiadł na laurach, a tak naprawdę na jakiejś mieliźnie. No i tak teraz właśnie sobie czeka, nie? Jakie tu są szanse i możliwości? No powiedziałabym, że przy takiej postawie, twojej bądź cudzej, to takie niewiele nie tutaj można zrobić. Ale myślę, że to po prostu jest też, nie wiem, przestroga, sygnifikacja pewnego problemu być, być może, nie? Że tu Skorpion w jakiś sposób nie podchodzi do czegoś poważnie i tu będą dwa tematy dla panów widzę taką frywolność, taką rozwiązłość seksualną przyczyną jest oziębłość w związku stałym oziębłość też może być, tu jest dużo takiej niedyskrecji takiej energii, w ogóle jest taka przestroga że coś może ujrzeć światło dzienne, więc jeżeli już coś tam knuje to uwaga, bo, bo może to się jakoś ujawnić Druga rzecz, tu mamy właśnie takie, no nadmiar czegoś, no widzę nadmiar czegoś. Najogólniej, już tak reasumując, nie? Uleganie słabościom. To jest jakaś słabość, której ulegamy, nadmiernie sobie folgujemy. Nie wiem, równie dobrze możecie siedzieć przed TV i zajadać stres kompulsywnie. Albo jeszcze ktoś inny lubi pokazywać, co ma, nie? Skóra, i komóra, i fura, no to wtedy obnosi się ze swoim bogactwem. No, bardzo różne tutaj są energie, natomiast z całą pewnością to jest coś takiego, że my tu nie mamy umiaru. A ludzie, z którymi jakoś współpracujemy, wchodzimy w relacje, nie, to są pozbawieni skrupułów, bo to tak wygląda, że właśnie jakoś wykorzystują, jakaś tu jest taka energia tego nadużycia gościnności. Ale gościnność można traktować w różny sposób, że. Ktoś może od nas wyciągać emocje, pieniądze, różne rzeczy. Taka przysłowiowa studnia bez dna tu jest pokazana. No zobaczymy, jaki kierunek, taki realny kierunek ta woda nam tutaj przyjmie, bo ona gdzieś tu musi wpłynąć, przepłynąć. Zobaczymy, gdzie kierunek tej energii w tym tygodniu. Dwójka mieczy. Impas jest pokazany. Impas, nie, tu się nie można dogadać. Jest milczenie, jest blokada, jest niechęć do drugiego człowieka. Mogą być sprawy prawno-sądowe, również medyczne. Generalnie nie ma równowagi, bo ta waga tutaj ona mówi o ludziach, którzy nie mogą się dogadać, yy, ponieważ nie chcą czegoś widzieć. Tu mamy inne temperamenty, inne, yy, charakterami się bardzo różnimy, i to są charaktery nie do pogodzenia. Jeżeli jest taka sy to jest sytuacja patowa, jest pokazany impas, też w komunikacji, no to w takiej sytuacji, co tutaj można ewentualnie zrobić? zawrzeć jakiś kompromis, ale on może być bardzo, bardzo męczący. Energia nadmiaru i wykorzystania, która być może doprowadza do tego, bo to może być przyczyna, to może być skutek tego również. Taka konfiguracja jeszcze inna, prawda? Więc wtedy dwójka mieczy ona tutaj pokazuje właśnie sytuacji, kiedy no, musi zwyciężyć rozsądek, a nie emocja. Ja myślę, że jednak gdzieś ten głos rozsądku przebija się przez głos serca. Bo jeżeli mamy tutaj taki kanał przepływu, to w takim razie wy tutaj zrozumiecie, czy zobaczycie, czy jakoś. No po prostu nie, ta, ta rozbieżność poglądów i nie można tego pogodzić. Choć może być próba na siłę jakaś. Jeżeli tutaj kogoś kochacie, chcecie z kimś być i jest w miarę jakoś tam, poprawnie. To i tak tutaj widać, że dwoje musi chcieć naraz. To wymaga zaangażowania od obydwu stron. Ale trzeba właśnie pogodzić jakąś różnicę. To jest energia mimo wszystko konfliktu konfliktów przyjaźni, konfliktów miłości konfliktu jednak. Podsumowanie tej energii czas już zdjąć jakieś klapki z oczu, czegoś nie widzicie. Obiektywnie sytuację trzeba ocenić. Na przykład, wasze wewnętrzne przeczucie dobrze Wam mówi, że tak, dobrze myślicie. Natomiast czy wysłuchacie tego głosu? Bo tak naprawdę, intuicja to jest też głos rozsądku, naprawdę. Najbardziej rozsądnym głosem jest głos intuicji. Troszkę może być taki tydzień dezorientujący, nadwyrężający też jakieś wspólne zasoby. Jeżeli z kimś masz wspólne pieniądze, to tu są jakieś nadużycia, widać. I dobrze, co w blokadzie? Co Was blokuje w tym tygodniu od 6 do 12 listopada? Co, jest bloku co Was blokuje, co jest przeszkodą? Walka ze smokiem, hmm, kto to jest tym smokiem? Czekacie, bo nie macie ochoty, jest to zatrzymanie, nie macie ochoty walczyć z tym, co budzi w was największy lęk. Nie macie sił, by walczyć z czymś, z tym, do czego, z, z kimś, z czymś, do czego czujecie, czy kogoś. Wielkie takie obrzydzenie, niesmak, ale też często z własną słabością, bo największy niesmak może wzbudzać nasza własna słabość. My sami siebie. Tutaj za coś też nie lubimy, bo trzeba się zmierzyć z własnymi słabościami. I to jest w blokadzie, z czego by wynikało, że no jakoś się z tym nie mierzyczę. Albo walka z kimś bardzo, bardzo bliskim. To może być ojciec, brat, przyjaciel, ktoś bliski i niestety zawiódł. I tutaj się konfrontujemy, konfrontujemy się. To jest próba charakteru. To jest taka energia, która mówi, że już nie ma odwrotu, i trzeba się będzie z tym skonfrontować. Z własną słabością albo z czymś, co budzi w nas lęk bądź wstręt. To jest ten smok. Dobrze, rada, na czym się skoncentrować, byście czuli się dobrze w tym tygodniu, i żeby tutaj dokonać jakiegoś progresu. Rada, na czym się powinniście koncentrować dla własnego dobra? Ojejku, co, no to jest energia podróży, tylko coś tu mi nie chce wylaść. Takiej wewnętrznej, zewnętrznej, a może rzeczywiście... No bo tak, tu mamy kapelusik, aparat fotograficzny, jakąś walizeczkę, okularki, paszport, prawda? Może trzeba będzie przedłużyć paszport, a w każdym razie tutaj jest pokazana taka energia... Potrzeby, nowości, zmiany, realizacji marzeń i doświadczenia życia. Po prostu chcę żyć. Okej, okay. okej, okay. skup się na tych nowościach. Planuj podróż, może się w nią uda, jeżeli jest taka możliwość. W każdym razie jest to taka energia, energia podróżowania to może być też taka, taka podróż wewnętrzna, nie? Wewnętrzna, żeby właśnie rozpoznać taki... Nie, tak taki się na nowo ukształtować, wymodelować. Co to znaczy? Yy, zmiany nowości, zmiany nowości, może jakieś też nowe przestrzenie zawodowe, ale to jest związane z ruchem, nie? Widać. Tu akurat pokazana literalnie podróż, więc może mm, ktoś będzie miał taką możliwość. Podróż, no to wtedy uważać na to nad, nadużycie. Wszelkiego rodzaju uciech, gościnności i tak dalej, w tej podróży, bo przestroga jest. Żeby później kaca nie było, nie? Strzelczyki. Strzelczyki od 6 do 12 listopada. Tydzień od 6 do 12 listopada. Poproszę dla strzelców i strzelczyń, oczywiście. Co tam u strzelca? Energia taka prowadząca i jednocześnie przestrzeń szans i możliwości. Odwrócona królowa denarów. Jakaś prymitywna kobieta tutaj, żona pieniędzy, kasa się tylko liczy, nic więcej. Dla tej kobiety, bo ona tak przez pryzmat pieniędzy wszystko osądza. Ale ona nigdy nie ma dość i wciąż jest mało. To jest taki prymitywizm. Może wasza szefowa, może wy sami. Kobieta się pokazuje, która jest żona pieniędzy, która w ogóle tak ludzi ocenia przez pryzmat posiadania ich sukcesy, też przez właśnie tę, tak, tak filtruje. Krowa denarów odwrocie nigdy nie ma dosyć. Ona nawet, jak ma dużo pieniędzy, jest bogata, to to, to zawsze będzie mówiła, że ma za mało. No i tutaj pokazuje się Ustrzelca, coś takiego. Może być taka wymagająca też szefowa w pracy, nie? To może być wasza też własna postawa, że tu yy, no, jest ograniczona, powiedziałabym, tolerancja, tak? Yy, dla różnych słabości ludzkich, bo to jest jednak energia perfekcjonizmu. Może ta królowa wam po prostu stanąć też na drodze. To jest energia żywiołu ziemi. Być oczywiście nie musi, bo, bo często tutaj chodzi po prostu czy o co, no, no nie zawsze o pokazanie znaku, zodiaku tylko o raczej jakieś takie cechy nie? charakteru danej osoby więc jakaś tu realna kobieta w życiu strzelca może się zamanifestować, ale ona taka jest no tak jak powiedziałam taka, taka jakaś skąpa, czy tylko na pieniądze, niekoniecznie wiecie w ogóle Uczuciowo też jakaś oziębła może być. Co ona tu właściwie robi? Bo ja zapytałam o przestrzeń szans i możliwości, ja się tak zastanawiam. Właściwie to jest takie ostrzeżenie, nie? Przed, przed jakimiś takimi nadmiernymi wydatkami, przed tą kobietą. Może w, w niej widzicie jakąś szansę dla siebie, ale to wtedy raczej ta energia by pokazywała, że nie ta droga, że to nie, nie ten kierunek, nie, nie ta kobieta. Ewentualnie tu jest jeszcze takie jakby ukrywanie swojej prawdy, swojej prawdy duchowej, swojej duszy przed światem, i to może być też wasze. To może być też wasze. Tu brakuje takiego spokoju. Brakuje równowagi, brakuje, bo to jest brak pokazany, więc dlatego mówię: Brakuje, brakuje, bo gdyby była w pozycji prostej, to by super. Ta energia taka przedsiębiorcza, praktyczna zwycięża i wyznaczony cel osiągacie, bo jesteście w przestrzeni osiągania celów. Nie, nie tym razem. Po prostu tu, tu jest dużo obaw. Albo przed tą kobietą, albo są tu trudności finansowe. I to jest taka właśnie ta ciągła pogoń za pieniądzem, nawet jak mam, a tym bardziej jak nie mam. I są takie uprzedzenia, nie? Tu komuś coś wytykam, dużo mi nie pasuje, tu jest taka praca zrywami, rywami, są napięte terminy, wciąż coś goni. I ktoś. I takie jest zmęczenie materiału powiedziałabym. Duże zmęczenie, takie zniechęcenie ogólnie. No dobrze, jak to się przełoży na konkret, czyli na działanie, na bądź nie działanie. Zdarzenie jakieś. Ukierunkowanie tej energii yy, odwróconej królowej denarów. Ten kanał, w który ta energia wejdzie i ona się zamanifestuje od 6 do 12 listopada. Strzelczyki. Wiara. To tu jest jakiś taki konflikt żona-mąż, partnerski, nie? Albo jakiś konflikt z organizacją, do której tutaj jakoś przynależymy. Konflikt tutaj te wartości się nie zgadzają. Kapłan to, to, to byk, to jest energia konfrontacyjna być może właśnie z bykiem, z jakimś nauczycielem, z jakimś terapeutą, z własnym mężem, partnerem, bądź organizacją, dla której pracujemy, wtedy tutaj jest właśnie taki konflikt. I, i w ramach tego konfliktu właśnie ta szefowa, ta osoba wysoko postawiona. Ona tutaj wobec was może mieć właśnie jakieś takie wygórowane oczekiwania. To znaczy z waszego punktu widzenia, bo nie jesteście w stanie tego czegoś zrobić, wykonać i tak dalej. To może być też taki po prostu test wiary, bo widzicie, tu jest mało energii duchowej, jest ta materia, materia. Tutaj z kolei to wchodzi w taki kanał przewartościowania, co jest ważne, co jest mniej ważne, a co nie ma już żadnego znaczenia. Mamy tu pewien taki konserwatyzm, że jednak liczą się najbardziej te wartości, takie tradycyjne, ustalone, więc tu niewiele się zmienia. Czy to jest oryginalnie? Nie. Ten tydzień jest taki bardzo właśnie rutynowy tydzień, którym. Rzeczy dzieją się w ustalonym porządku świata i spraw, bo do których jesteście w gruncie rzeczy jakoś przyzwyczajeni. Bo wiara w pozycji prostej gwarantuje pewną taką stabilizację, nie? tych tradycyjnych utrzymywanie, tych tradycyjnych znaczeń i wartości. Ale skoro ta królowa jest niezadowolona, ona może być niezadowolona z własnego małżeństwa, z własnego męża, z organizacji, dla której pracuje. Może być niezadowolona z samej siebie, bo tu jest dużo takiej też autoagresji do środka, bo w gruncie rzeczy tu już nie mamy pewności, nie? Niby tkwimy w tym takim jakimś tradycyjnym układzie. Jest to też taka walka. Feminizm kontra patriarchat. Coś, coś w tym stylu. Też oczywiście, więc naprawdę yy, wątków i możliwości bardzo wiele. Zawsze też mówię, że naj, najczęściej powinno się robić, tylko wtedy czasu by nie starczyło, bo to trzeba by naprawdę mieć go za dużo. Robić czytania odrębne dla mężczyzn i kobiet, bo tu widzę przynajmniej kilka scenariuszy odrębnych dla kobiet i dla mężczyzn. No, ale czytanie jest ogólne, nie? Więc z całej tej ogólności dochodzę tutaj do wniosku, że będziecie tutaj tak jak zawsze. Testowani, bo każdy tydzień właściwie sprawdza i testuje. No to są właśnie te, te takie etapy, z których składa się całe życie, więc, więc tak, tak, dobrze usłyszeliście. Każdy tydzień testuje. Co? Odpowiedzialność. Czy strzelec się tu wywiązuje z, z podjętych zobowiązań, albo twój mąż, czy się wywiązuje z podjętych zobowiązań? A druga grupa strzelców? Czy jestem wysokiej klasy profesjonalistą, czy tylko tak mi się wydaje? Bo tutaj jest testowana energia obowiązkowości, wiedzy, wiary, oczywiście też. I tak prawdy wewnętrznej, i, i właśnie yy, taki, takich kwestii, być może też terapeutycznych, nie. W związku z tym, że ta kobieta tutaj jest w takim nie, niefortunnym układzie, to yy, strzelec ma powiedziane, tu mamy rys formalizmu, żeby być bardzo uważnym. Bardzo ostrożnym przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, bo te umowy najprawdopodobniej nie będą respektowane, nie będą, bo zmienią się okoliczności na Twoją niekorzyść. Niczego nie podpisywać w tym tygodniu, nie podpisywać, zwłaszcza jeśli coś dotyczyłoby pracy, wiedzy. Bądź jakieś terapii, nie? To nie ten tydzień, moi drodzy. Przeszkoda i blokada w tym tygodniu dla strzelca. Od 6 do 12 listopada. Przeszkoda, blokada. Rozpoznanie antagonisty. No właśnie, kto jest tym antagonistą? To strzelczyni może być sama, a strzelec pan yy, mieć tą kobietę taką tutaj, jakąś niefajną. No bo tu widać, że to jest ten diabeł, nie? I on jest straszny. No właśnie, tak się mówi. Niestraszny diabeł, jakim go malują. No właśnie, bo on może namalowany nie jest straszny, ale naprawdę jest. Tu trzeba sobie uświadomić potęgę i siłę tego antagonisty. Blokuje Was energia jakaś destrukcyjna. To może być też ta wasza ciemna strona, nastawiona na kasę. Bardzo mocno jest to pokazane. Mroczny alter ego, to jest ten cień, który staje się naszym przeciwnikiem. Więc sami siebie możecie też blokować, o ile rzeczywiście tacy jesteście tutaj bardzo skąpi. Blokować Was może też szacunek do kogoś, do jakiegoś autorytetu, guru. Jest dla Was kimś, no jak ten słup, takim światłem, nie? Jest szacunek i podziw, ale miesza się też z lękiem i strachem. I ta mieszanka jest jakaś taka dla Was blokująca. Dobrze. Rada na ten tydzień dla Strzelca. Od 6 do 12 listopada. Rada. Wycofanie, już widzę, bo to właśnie wyciągam, tylko coś tak opornie wychodzi, bo może Wy się z oporem wycofujecie z czegoś. Wycofanie, proszę bardzo, które wskazuje na potrzebę bycia zaopiekowanym, jest to po duża potrzeba wsparcia, samotności i wielkiej zmiany w życiu. No to do tego macie dążyć, żeby się samym sobą zaopiekować, dać sobie dużo miłości. Pobyć w samotności, by zmienić swoje życie, bo tutaj jest y, droga do zmian poprzez wycofanie i samotność. No i tyle. Tak ma tu Strzelczyk powiedziała. Dziękuję Strzelczykom i teraz już kozioki. Pozbieram te karty. Koziorożyc. Tydzień od 6 do 12 listopada 2023. Co tutaj będziemy mieć dla koziołków? Od 6 do 12 listopada 2023 roku. Tydzień dla koziołków. Przestrzeń szans i możliwości dla Was, drogie kozły. Uleczenia, bo tu jest sanatorium, szpital, leczenie, samotność, izolacja, medytacja, rekonwalescencja. Krótko mówiąc, nabieracie sił. Jest taka szansa na zmartwychwstanie. Po prostu polezę, odpocznę, jeszcze pomyślę, jeszcze się pozastanawiam, rozdzielę się z kimś, bo tu mamy generalnie taką energię samotną często jest rozdzielenie sypialni małżeńskich albo i nie, po prostu jest takie wycofanie się ze świata, żeby pomyśleć, co dalej. Takie scentrowanie, bo ja tutaj rozpoznaję swoje potrzeby, bądź dochodzę do zdrowia więc jest szansa na uzdrowienie szansa na pobyt w jakimś uzdrowisku lub w innym miejscu gdzie mogą być uleczone twoje tak usyszam grzechy ale nie tylko tu są rany ciała i duszy nie ta energia tutaj ona tak troszeczkę oczywiście zamyka bo to jest taka przestrzeń zamknięta żeby nie było nie tu się nie otwieramy na świat tutaj nie wychodzimy bo tu nie ma jakiejś swobody takiego wyrażania się, raczej jest to zcentrowanie. Takie cechy tutaj dominujące w tym tygodniu wasze to jest taka energia dość trudnego charakteru, wymagającego. Na to uważać, bo tu jesteście trudnym przeciwnikiem osobą, do której trudno dojść. Jest taki upór, jest taka właśnie koncentracja. Na sobie bardzo duże, duży potencjał intelektualny macie w, w tym tygodniu, więc wykorzystajcie to na to, co jest w mieczach, czyli pisanie, mówienie. Natomiast no, macie tutaj bardzo wysokie wymagania w stosunku do innych ludzi, bo jesteście przekonani o swojej wyjątkowości. Jakie szanse tutaj będą dostępne? Taka poczekalnia jest pokazana, żeby się zatrzymać. To nie jest czas na działania, to raczej jest takie wyciszenie, przemyślenie sytuacji, zbieramy siły do działań i walki, wyciągamy wnioski. Możemy tutaj pracować naukowo, dedukcyjnie, intelektualnie, bądź po prostu za zająć się swoim zdrowiem. No i jeżeli tutaj nabierzemy energii, naładujemy akumulatory, wtedy dopiero zabierzemy się do działania, nie? Więc tutaj jakichś nieprzemyślanych, szybkich decyzji nie podejmujemy. Tu jest bardzo, bardzo spokojnie jest taki moment zatrzymania i koncentracji. Zobaczymy, jak ta energia się ukierunkuje w tym tygodniu dla koziołków od 6 do 12 listopada. Kierunek tej energii wygląda dość konfliktowo, ale jednocześnie jest ta świadomość, że nie mogę podcinać gałęzi drzewa, na którym siedzę, bo tutaj jest dużo ludzi, od których zbyt wiele zależy. Moje być albo nie być. Tak to widać. Mogą być tu wpływy rodziny, mogą być tu wpływy zawodowe. Dużo tu może być takiego, właśnie takich punktów zapalnych. Tu w ogóle może chodzić o zapalenie jakieś, prawda, w organizmie i trzeba ten stan zapalny wyleczyć od początku do końca czyli przeleżeć czyli nie chodzimy, nie, nie nadwyrężamy się. A druga odsłona jest tutaj taka która tutaj pokazuje, że mamy jakąś tutaj burzę w szklance wody, że my tu właśnie musimy te akumulatory naładować, właśnie dlatego, że tu za dużo jest właśnie tej takiej zaognionej atmosfery, za dużo takiego konfliktu. I koziorożec rzeczywiście staje się taki niedostępny, przekonany o właśnie tych swoich wyjątkowych cechach. A tutaj Mamy wyścig szczurów pokazany, więc prawdopodobnie czegoś tutaj będziecie mieć dość. Może właśnie tego wyścigu szczurów, takiej energii współ, współzawodnictwa. Więc ta energia, jak, ja Wam ja powiem, jak ona powinna się ukierunkować, a nie jak się ukierunkuje, bo ona się u, ukierunkowuje na współzawodnictwo, a powinna się ukierunkować na współpracę. Lepiej współpracować niż z kimś walczyć. W ten sposób tutaj powiem. Więc yy, mamy taki tutaj kierunek, który yy, będzie chciał znaleźć dobre ujście dla tej yy, skumulowanej energii, bo wy tutaj kumulujecie w sobie energię, i później faktycznie przechodzicie do działania, nie? Czyli. Tylko jest taka przestroga, że długo tu nad czymś pracujecie, a tu można łatwo zmarno trawić to. Na takie nieznaczące, mało znaczące po prostu relacje i sprawy. Więc jest ostrzeżenie, żeby tutaj tą energię, którą wykumulujecie w tym tygodniu, nie marnotrawić na konflikty. I tu trzeba współpracować, trzeba umiejętnie komunikować się z ludźmi, bo dużo takich sprzeczności, braku uzgodnień, właśnie jakichś celów może mieć miejsce. Więc yy, będziecie tutaj jakoś próbowali zaznaczyć obecność w swoim środowisku. Ale tu jest, yy, ale przy okazji, jest też coś tu pokazane, że zanim tutaj wejdę w tę ten, ten przestrzeń yy, zaznaczenia właśnie tej swojej obecności, zbieram siły, tą swoją siłę wewnętrzną i odrzucam wszystko to, co zbędne, nie? Czyli również jakieś uprzedzenia. Najprawdopodobniej co do tej właśnie grupy ludzi. Tylko tu jest jeden problem, że żeby rozpocząć działania, trzeba mieć wsparcie z zewnątrz. A mam wrażenie, że tu może być ten problem. Ja po prostu za bardzo nie widzę tego wsparcia. Tu każdy sobie rzepka skrobie. Za dużo jest takiego indywidualizmu. Niby razem, ale wszyscy osobno. Zobaczymy, co, co Was tutaj blokuje najbardziej w tym tygodniu, taka największa blokada, przeszkoda tego tygodnia dla koziorożców to roztajne drogi, no tak, tu są właśnie różne pomysły, każdy mówi innym językiem, to jest taka jakby wieża babel, ja tak po prostu to czuję, nie, pomieszanie języków, każdy ma jakąś inną opinię. Dużo zagubienia i niepewności. Dylemat, który kierunek wybrać. Trudna decyzja, wątpliwości co do nowego sposobu działania. Dlatego właśnie mówię, lepiej tutaj jeszcze, jeszcze pomyśleć, nie konfliktować się i nie dokonywać, i, 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 po prostu nie podejmować jeszcze decyzji. Jest to trwonienie energii. Właśnie przed tym tu przestrzegam kochani, że tutaj dużo kosztuje dochodzenie do, do, do jakiegoś takiego zdrowia i siły. A tu niestety możecie mieć poczucie zmarnowanego czasu. Może być poczucie też winy, żalu, jakiejś krzywdy, którą ktoś tu wam wyrządza. Więc yy, to zwątpienie, które tu przychodzi, mówi tak: a może zawrócę, bo to jest taka chęć zawrócenia, nie? Powrotu do starego świata. Nie da się do starego świata wrócić. Ani dwa razy wejść do tej samej wody, więc jest powiedziane to, co Was najbardziej blokuje, to takie wypalenie, rezygnacja, apatia, która jest w czwórce mieczy. To Was najbardziej blokuje. Wypalenie, apatia. Taka energia rezygnacyjna. Może być też poczucie jakiejś winy, nie? Dobrze, Koziołki. Rada dla Was na czym się macie skoncentrować yy, dla własnego dobra, żeby wam było dobrze w tym tygodniu, żeby wam się zwyczajnie dobrze żyło. Na takim zdrowym współzawodnictwie, bo tu widać piątkę buław. Zdrowe współzawodnictwo to znaczy, że musisz mierzyć wysoko, mieć ambicje tutaj. Dosyć takie, wiesz. Ładuj te akumulatory, nie rozpraszaj się na rzeczy nieważne, bo gra idzie o wysoką stawkę. Ty masz uzyskać podium. Pierwszy, miejsce, drugi, trzeci, o to masz walczyć. Mimo jakiejś rezygnacji jest powiedziane, rywalizuj, doświadczaj tego przypływu emocji. Trzeba będzie wychodzić powoli z, tego, z, tych, z, z, tego, z tej energii takiej więziennej, wzmacniać poczucie własnej wartości, a przy tym jeszcze dobrze się bawić, bo każda praca daje satysfakcję wtedy, kiedy jest i, też i zabawa, radość jest z tego. Także współzawodnictwo, ale walka fair play. Na co masz postawić? Nie na konflikt, tylko na walkę fair play. I absolutnie się tutaj walkowerem nie poddawać. Dobrze, drogie koziołki, teraz wodniki i wodniczki. Wodniki i wodniczki, poproszę. Czytanie dla wodników i wodniczek od 6 do 12 listopada 2023 roku. Przestrzeń szans i możliwości. Zobaczmy. Przestrzeń szans i możliwości dla wodników. Królowa denarów. Stabilizacja, może też energia związana tutaj z tą kobietą, z szefową. To jest ta starsza kobieta, tak? To może być matka, siostra. Żona, przełożona w pracy, zwykle trygon ziemi, albo po prostu kobieta istotna, bo to jest mała cesarzowa, to możecie być też wy. Ona tutaj dba o tę swoją stabilność, pieniądze są dla niej ważne, bo tu jest dobrobyt, ten dom, ogród, wszystko takie zadbane na wysoki połysk. Ona się tym opiekuje, tym co posiada, tym co posiada. Więc to jest taka przestrzeń bardzo lojalna, uczciwa, pracowita, ambitna. Gdzieś prawdopodobnie ten tydzień zdominuje ta energetyka m, takiej wewnętrznej i zewnętrznej stabilizacji. Jest też to rozświetlone trzecie oko w tej talii akurat, m, więc y, to jest taka matka mamusia, nie? Ona się tak wszystkim zaopiekuje, y, podogląda, żeby... M, Wszyscy z nią czuli się dobrze, po prostu. I sama wodniczka po prostu też może być w takiej energii. Energii na pieniądze się muszą zgadzać, no i się zgadzają. I to jest takie poczucie wygody, luksusu. I ona tak rozgląda się wokół i, i, i patrzy, nie? W co zainwestowałam? W kogo zainwestowałam? Czy dobrze zrobiłam, czy nie? Oceniam to. Oceniam tę moją inwestycję. Po prostu oceniam. No dobrze. Ta energia takiej, takiej stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej to jest dobra organizacja pracy. Zobaczymy. Kierunek tej energetyki po prostu dla Was w nadchodzącym tygodniu. Od 6 do 12 listopada wodniki i wodniczki, ukierunkowanie tej królowej denarów. I dziewiątka kielichów w odwrocie. No to powiem tak. Yy, sama wodniczka ma takie poczucie niezadowolenia z siebie, że mogłaby więcej. Tak jakby yy, wciąż tutaj było za mało. Nie? Ile by nie miała tych pieniędzy, to wciąż jest jej mało. Tu jest takie trochę skomstwo pokazawe. Może być konflikt tutaj... Yy, Wodniczki kobiety z jakimś znakiem wodnym. Tu pokazane są ryby, ale może być rak, może być skorpion. To się tu nie dogadacie. Konflikt ze znakiem wodnym dotyczący kasy. Dotyczący pieniędzy. Mamy jakieś nadużycie, mamy tutaj takie też nadużywanie czyjejś gościnności bądź hojności. Więc tu będą oczywiście dwie opcje, nie? Przy tej kobiecie można się zapomnieć, a z drugiej strony ta kobieta może też po prostu mężczyznę wykorzystać, bo tu też mamy wykorzystanie mężczyzny, nie? Sam mężczyzna wodnik. On tutaj tak funkcjonuje trochę tak między młotem i kowadłem, powiedziałabym. Między tą dobro dobroczynnością królowej, a tą taką energią. Yy, niezaspokojonych pragnień i rząd najróżniejszych. Co ciekawe. Dziewiątka kielichów odwrotnie generalnie mówi o takim niezadowoleniu z samego siebie, że ja sam z siebie jestem najbardziej niezadowolony, bo podjąłem jakąś nierozsądną decyzję. Albo tak samo tutaj czekam z założonymi rękoma, aż przyjdzie, nie? Aż ta manna z nieba po prostu spadnie. Ale to jest taka energia, która. Yy, Pokazuje takie różne błędy, 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 błędy w ocenie sytuacji, błędy w ocenie tej kobiety, że właśnie może ona wcale nie taka znowu cesarzowa, mała, nie? Tylko zostaje to mała, a cesarzowa w ogóle odpada, bo tutaj mamy. Kobiety to są jakieś mimo wszystko silniejsze. Mężczyźni tu mi się pokazują w takim użalaniu się nad sobą, jakby się nad sobą tak strasznie litowali. I widzę tutaj takie obciążenie własnymi problemami, właśnie tej królowej. Chociaż to może iść obie strony. Kobieta też tu może po prostu oskarżać mężczyznę, że ma problemy jakieś emocjonalne z jego powodu. I mamy takie właśnie energię próby zrekompensowania sobie jakiegoś żalu. Czym? Luksusem. Krótko powiem. Bo co tutaj robimy? No kupujemy jakieś dobra luksusowe, yy, idziemy na jakąś imprezę, yy, popić, potańczyć, coś tam innego zrobić. W każdym razie jest takie pobłażanie takim też swoim zachciankom. Taki nadmiar, nadmiar, nadmiar niezdrowy nadmiar, nie? Żeby właśnie sobie tu coś zrekompensować. I takie ciągłe narzekanie, że ktoś nie dotrzymał obietnicy, że ktoś mnie zdradził, ktoś zawiódł moje nadzieje. Tego typu energie tu będą wybrzmiewały. No dobra, zobaczymy, jaka tu jest największa blokada, przeszkoda tego tygodnia dla wodników od 6 do 12 listopada. Energia próby, bo tutaj stoicie przed próbą wytrzymałości. To znaczy, tu jest pokazane takie wewnętrzne cierpienie. Nie rozumiecie tego. Sensu tego cierpienia, celu. Jaki cel jest tego cierpienia wewnętrznego, emocjonalnego? Macie takie poczucie y, zmagania się z losem, z okolicznościami. Ale największą barierą y, jest tu wstyd, albo jakaś udręka, taka niepewność. Wstyd, czegoś się tu wodnik wstydzi, albo po prostu ma taką udrękę związaną z tym, że. Y, to, ale to jest psychika. Psychika i emocje, że, że ten los tutaj mi tak dokopuje, nie. Nie rozumiem, nie rozumiem tego. Może być też tak takie poczucie, właśnie, że stoisz przed jakimś progiem trudnym do pokonania, bo nie wiesz, kim jest Twój wróg tak naprawdę, a wrogiem to tutaj przeważnie jesteśmy my sami. Dlaczego? Co jest naszym wrogiem? Albo wstyd, albo właśnie ta niepewność co do okoliczności, ale nigdy nie będziesz mieć pewności. Nigdy. I to jest próba, to jest test, nie? Na, na przetrwanie powiedziałabym. Dobrze, zobaczymy, nad czym się powinieneś wodniku i wodniczko powinny się skoncentrować w tym tygodniu. Dla własnego dobra oczywiście. Od 6 do 12 listopada, koncentracja na czym? Pokazany jest y, krąg ludzi, wspólnota, przynależność, media społecznościowe. To, co wodnik lubi, bo wodnik to jest przynależność do różnych organizacji, wspólnot, partii. Prawda? I te media społecznościowe, tutaj pokazany jest telefon komórkowy i jakieś tam właśnie. Facebooki, twittery, tiktoki i tak dalej. O co tu chodzi? Masz potrzebę uczestnictwa w życiu wirtualnym albo kontaktu z ludźmi, albo potrzebę oderwania się od świata realnego, masz potrzebę zdobywania nowej wiedzy i żeby mieć takie poczucie, że ma, trzymam rękę na pulsie, nie? że coś ode mnie zależy. A zatem. Yy, co w tym tygodniu będzie dla Ciebie dobre, żeby kontaktować się z ludźmi, bo to jest energia tak naprawdę szeroko pojętej komunikacji i kontaktów z ludźmi, żeby tworzyć grupę, żeby tworzyć wspólnotę, przynależność. Łatwiej tutaj będzie Ci się zmagać właśnie yy, z jakąś udręką rzeczową, tak to widać. Dobrze, dziękuję Wodnikom i przechodzimy do. Rybek już. Rybek. Od 6 do 12 listopada sprawdźmy, co dla ryb i u ryb, czyli na początek przestrzeń, w której będziecie funkcjonować, czyli przestrzeń szans i możliwości. Odwet, bo królowa była w odwrocie, to ona się zawsze miści. Albo jest taka wulgarna, wyuzdana, uczuciowo w miłości, bo to seksocholiczka, nimfomanka. Albo i nie, po prostu zupełnie coś innego. Przykra jakaś tutaj w obejściu, bądź konfliktowa energia szefowej, bo królowa buław jest też często szefowo, synonimem sukcesu, autorytetu. Od niej wiele zależy, ale niestety <laughs> mamy tu taką autorytarność, ona nie znosi sprzeciwu, ona raczej wchodzi w nurt takiego odwetu, mściwości, bo to jedna z najbardziej mściwych person, jeżeli chodzi o tarotowe królowe. Gorsza od mieczowej, dużo gorsza. Z nią nie warto zadzierać. No konflikt jakiś tutaj, jest przestrzeń konfliktu, jest przestrzeń niezadowolenia taka energia czasem pewnej takiej frywolności, wyuzdania erotycznego bywa również, więc wspominam oczywiście, że nie wszystkie tak ryby będą miały trochę zdrowego rozsądku, zawsze się przyda w interpretacji i w odbiorze przekazu. Natomiast no, ona tu może mieć właśnie różne motywacje i one wiecie no. Rzadko kiedy są jakieś uczciwe, no tutaj nie ma wielkoduszności, nie ma energii mm, takiej szczerej i dobrej, nie? Królowa była w odwrocie, to jest królowa dramatów, no to ona tak wiecie, potrafi brazylijską dramę zrobić, rzuci się na podłogę, jak rejtan będzie te szaty na piersiach rozdzierać, różnie tu może być, że albo z jej powodu, albo wy sami, same tracicie motywację do działania, to jest taka energia... Dość dramatyczna i zawsze przestrzega: zachowaj ostrożność w stosunku do tej kobiety, albo zachowaj ostrożność w inwestowaniu, w wydawaniu pieniędzy, szczególnie firmowych i szczególnie wtedy, kiedy masz wspólniczkę. I co jeszcze, może tu być jakieś oszustwo, może tu być jakaś walka o wpływy, bo ta energia jest pełna rozterek. Ona nie jest do końca uczciwa, i może być takie wychładzanie uczuciowe w różnego rodzaju relacjach, również biznesowych, nie? Taką tutaj mamy przestrzeń ogólną, szans i możliwości. Na no czy jest szansa i możliwość? No ja bym powiedziała na dramat jakiś. Igły widły zrobić. O, to tak. Wyolbrzymić coś. Albo właśnie oszustwo ze strony tej kobiety, albo przynajmniej nieszczerość. Ona na pewno nie jest szczera, nie? To, co usłyszysz z jej ust, to najprawdopodobniej no, trzeba podzielić przez 10. Zobaczmy wobec tego y, kanał energetyczny, czyli jak ta energia jak wpłynie na Twoje życie, czyli jak będzie ukierunkowana w jakimś konkretnym zdarzeniu, czy czymś, co ukształtuje ten tydzień, po prostu od 6 do 12 listopada. Kierunek, odwrócona ósemka, buław, to jest takie blokowanie postępu. Tu mamy taką nieciekawą kobietę, wiesz, to może być też i twoja teściowa, prawda? Jakaś koleżanka, przyjaciółka. Różnie, no, no widać, tutaj jest tak konfliktowo, jest taka energia takiego zrywu, też, że tu albo nic się nie dzieje, jest milczenie, jest blokada, a za chwilę, właśnie. Informacja przychodzi, że ja właśnie tutaj pakuję walizkę i już do ciebie jadę, nie? albo ty do mnie, albo coś tam. Podróż służbowa nagle może tu się wydarzyć, bo tu tak na przykład długo, długo nic i nagle hop, jak taki królik z kapelusza, coś tutaj wyskakuje. Ale generalnie jest to energia taka mm, blokująca, bo ósemka była w odwrocie, mówi stop, coś tu nie działa, tak? Nie możemy się dogadać, jest konflikt. Bywa, że o pieniądze, a po, poza tym y, mamy takie spowolnienie, bo to jest energia, która spowalnia wszelkiego rodzaju akcje. Chociaż w skrajnych przypadkach bywa tak, że nawet w odwrocie ósemka była, mówi nagle właśnie przychodzi jakiś taki nieoczekiwany ruch. Czyli szybko pakuj się i, i wyjeżdżaj, nie? bo musisz. I to tak szybko. Tu mamy po prostu taką rzecz, że ta kobieta cię prawdopodobnie wytrąci z równowagi, po prostu no. Wytrąci cię z równowagi. Tu jest taki natłok też zdarzeń, ale taki nieefektywny, nieproduktywny. I to tak strasznie męczy. Męczy. I widać, że tu coś nie jest ci na rękę, bo generalnie ta energia jest tu bardzo tak rozproszona. Yy, więc yy, uważać też na pieniądze, żeby ich za dużo nie wydawać, bo może być tu takie szybkie po prostu rozchodzenie się pieniędzy. Jest coś takiego nieprzewidywalnego w tej energii. Yy, tu trudno przewidzieć, czym ona nas zaskoczy, bo ona naprawdę potrafi człowieka zaskoczyć. To jest szok i niedowierzanie. I tu tak samo, czyli ten tydzień taki ognisty, nie? Widać dużo ognia. Konfliktu i takie będziecie mieć wrażenie, że nie daliście rady stanąć na wysokości zadania wobec wymogów tej kobiety. Nie dacie rady, albo po prostu yy, czekacie przeciwnie nie zasłuj, tylko mnóstwo podróży służbowych. Dużo za dużo, bo tu zawsze mamy ekstrema albo nic, albo za dużo. Jakaś relacja z kobietą tutaj dla mężczyzn może się bardzo szybko rozwijać, ale kompletnie nie panujesz nad sytuacją rybo. Kompletnie ci się to, jak właśnie jak ryba z rąk ci się tutaj wyślizguje. Może być namiętny, ale związek taki nieprawowity, ukrywany z kobietą, która nie może ci tutaj za dużo dać, dlatego że ona jest zajęta, ona prawdopodobnie jest coś innego zaangażowana. Może w pracy, może w swojego męża, bo królowa buław nie daje wsparcia w odwrocie. Dlaczego? Dlatego że ona ma zobowiązania wobec kogoś innego. Możesz mieć też rywalkę, inną kobietę, dla kobiety rybki, nie? Jest inna kobieta na horyzoncie. No i no ciężko może tu być. Na boku mamy taki romans, też tutaj, nieprawowity związek, ukrywany jakiś przed światem. Co tutaj stanowi największą blokadę w tym tygodniu? 6-12 listopad. Blokada. Opór, tu też może być opór duży. Generalnie ten. Te, te, Cały zestaw mówi, że tu, ten tydzień będzie tak sygnalizować zmianę, nie? I ta zmiana jest tłumiona przez wątpliwości, bo ty jeszcze masz wątpliwości, bo ty nawet jak widzisz czarne, to mówisz: Nie, może jednak białe. Duży, powiem tak: największym twoim wrogiem jest taka niechęć do opuszczenia, właśnie strefy komfortu. Tu jest dużo obaw, lęku, niepokoju. Czy ja podołam, czy to jest dla mnie? To od razu ci mówię, że to nie jest dla ciebie. Ani ta kobieta, ani tu jakieś zadanie w tym tygodniu. Bo to a, po pierwsze niewłaściwy moment, albo niewłaściwy człowiek. W blokadzie jest właśnie sytuacja, albo ta konkretna osoba, nie? Ona powstrzymuje cię przed działaniem. To widać. Blokuje cię mocno, i to jest taka wewnętrzna walka wątpliwości. Zostać czy odejść, czy zachować status quo, czy podążyć w nowy nieznany świat. No to już decyzja należy do ciebie. Bardziej tutaj jest takie nawoływanie do tego nowego, nieznanego. Dobrze, rada. Na czym się rybka powinna w tym tygodniu koncentrować? Dla własnego dobra oczywiście. Na twórczości takiej. Tu widzicie, macie nuty, maszyna do pisania, jakieś książki, prawda? Ołówki, wieczne pióra, pędzle malarskie, zakreślacze. Twórczość, szeroko pojęta twórczość, bo masz dużą, dużą potrzebę ekspresji, wyrażania własnych emocji i przeżyć, realizacji pasji, sprawdzenia się, wyrażenia, pokazania swoich umiejętności. Więc rób to. Pokazuj swoje umiejętności w sposób twórczy, realizuj swoje pasje poprzez emocje. Więc przelewaj na papier, maluj, rysuj, twórz, po prostu twórz, tak jak potrafisz. Dobrze, to wszystko kochani. Życzę wam wszystkiego dobrego, aby ten tydzień od 6 do 12 listopada zaliczał się do udanych albo na tyle dobrych dla was, żebyście mieli takie poczucie ważności. Ważności. Tak, dla wszystkich znaków zodiaku, to ja myślę już niezależnie tutaj. Ważny jest taki właśnie ten altruizm, to mi się tak pokazało, że każdy chce na swój sposób być dostrzeżony, ale też trzeba umieć się zaangażować właśnie w istotne sprawy, nie przebywać w grupie, rozwijać te zainteresowania twórcze. Myślę, że to jest tutaj bardzo, bardzo ważna, taka, taka, taka energia altruistyczna. No i właśnie dlatego w komentarzach, jeżeli nie wiecie, co macie napisać, to piszcie po prostu altruizm. Papa, pa. wszystkiego dobrego!